Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji, a w nim kolejna kompromitacja budżetu obywatelskiego. Trzeba najpierw zrealizować stare, a dopiero zaczynać realizować nowe. Nowe fakty w sprawie kontrowersyjnej inwestycji. Jest to, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo początkowy etap postępowania. Piknik z produktem polskim. Życzę zwycięstwa w kolejnym wojewódzkim etapie Bitwy Regionów. W zeszłym roku po klęsce budżetu obywatelskiego na jednym z portali internetowych burmistrza Lubartowa określono jako pasi likwidatora. Chodziło o zeszłoroczną kompromitację ratusza w związku z zeszłorocznym głosowaniem w sprawie budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że w minionym roku po raz pierwszy od 7 lat, czyli od początku istnienia budżetu obywatelskiego, doszło do unieważnienia głosowania. W tym roku miało być inaczej. Miejski periodyk, aby zachęcić do głosowania, poświęcił reklamie owego przedsięwzięcia pierwszą stronę. Gorąco zachęcam do udziału w głosowaniu, krzyczał z pierwszej szpalty jeszcze urzędujący burmistrz Paśnik. Okazuje się, że do udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim w ostatnią niedzielę nawoływali nawet księża podczas mszy. Miasto dodatkowo przeprowadziło kampanię reklamową w internecie. Przy tak zakrojonej kampanii zapewne działania ratusza zostały docenione. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że już po raz drugi w historii głosowanie zakończyło się klęską. Mieszkańcy Lubartowa nie posłuchali ani Paśnika, ani księży i podali burmistrzowi czarną polewkę. Głosowanie odbyło się w tym roku 25 i 26 września, a więc w ostatnią niedzielę i poniedziałek. Chociaż w poniedziałek możliwość oddania głosu zakończyła się o godzinie 17, to wyników głosowania nie ujawniono ani 26 września, ani 27, czyli dzień po głosowaniu. Tego dnia około godziny 13 komisja zliczająca wszystkie głosy zakończyła swoją pracę. Wyniki głosowania okazały się kolejną kompromitacją ratusza. Jako pierwsi publikujemy wyniki głosowania, porównując je z poprzednimi latami. W tym roku już drugi raz głos mogło oddać 20 858 osób uprawnionych. Dla przykładu, w głosowaniu sprzed 2 lat mogło uczestniczyć o 3 tysiące osób mniej. Na nic się zdały owe zmiany, bo z owych 20 858 osób w Urzędzie Miasta pojawiło się zaledwie 149 osób, czyli jeszcze mniej niż w zeszłym roku. To wręcz frekwencyjna katastrofa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile osób głosowało bezpośrednio od czasu powstania budżetu obywatelskiego. W 2016 roku głosy bezpośrednio do urn wrzuciło 840 osób, w 2017 967, rok 2018 to 1151. Podobna ilość osób oddała swoje głosy w 2019 roku, a było ich 1162. Rok 2020 to 563 wydane karty, ale to także pierwszy rok, kiedy można głosować przez internet. W sumie w 2020 roku w głosowaniu wzięła udział rekordowa ilość głosujących, czyli 3124 osoby. 2021 rok to pierwsza frekwencyjna katastrofa. W ratuszu pojawia się zaledwie 155 osób, a przez internet głosuje zaledwie 1106 uprawnionych. A teraz ostatnie głosowanie. W ratuszu karty do urny wrzuca zaledwie 149 osób, a w sieci głosują zaledwie 1004 osoby. Jak zatem widać, udział osób głosujących jest jeszcze mniejszy niż w zeszłym roku i już po raz drugi nie została osiągnięta minimalna ilość osób, aby głosowanie było ważne. Oznacza to, że ani wezwanie burmistrza, ani organu samorządowego, ani reklam publikowanych w sieci, czy specjalnie wydrukowanych plakatów, a tym bardziej wezwania księży z ambony okazały się zmarnowanymi środkami, ponieważ mieszkańcy nogami zaprotestowali przeciwko temu, co dzieje się w ratuszu. Zapewne nie bez znaczenia dla klęski ratusza było to, co uczyniono z projektami związanymi ze spółdzielnią mieszkaniową. Przypomnijmy, że w ratuszu, zanim doszło do głosowania z listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, usunięto projekt dla seniorów, których jest w Lubartowie około 6 tysięcy. Usunięty został także projekt dla młodych miłośników sportu. Usunięty został także projekt dotyczący rewitalizacji skweru w centrum miasta. Stało się zatem dokładnie to samo, co w zeszłym roku. I mieszkańcy, tak samo jak w zeszłym roku, oburzeni tym, co wyprawia się w ratuszu, nie poszli do głosowania. Jeżeli uznamy, że w zeszłym roku Paśnik od mieszkańców otrzymał czerwoną kartkę, to w tym roku mieszkańcy wprost wskazali, że nie chcą owego zawodnika na murawie. Zdziwienia z takiego obrotu sprawy nie widzą ci, których projekty zostały w ratuszu usunięte z listy do głosowania. Po tym, jak usunięto pański projekt z budżetu obywatelskiego, wezwał pan do bojkotu głosowania. Jak widzimy, po tegorocznej frekwencji mieszkańcy posłuchali. Tak. I tutaj jestem wdzięczny tym mieszkańcom, którzy posłuchali się
no może nie mojego głosu, ale swojego sumienia i nie brali udziału w tym pseudo budżecie obywatelskim, tak naprawdę, jak powiedziałem ostatnio, budżecie radnych Rady Miasta. Mieszkańcy są oburzeni tym, co się dzieje w ratuszu i już drugi raz, jak widzimy, wyrażają swoje oburzenie. Tak. W poprzednim roku było to samo. Mieszkańcy nie poszli do głosowania. Tak naprawdę, jakby to powiedzieć, dostało miasto upomnienie. Tym razem dostało żółtą kartkę. W przyszłym roku jest rok wyborczy. Mam nadzieję, że dostaną czerwoną kartkę, bo mieszkańcy naprawdę mają dosyć już. Już dwa razy składał pan swój projekt. Czy możemy powiedzieć, że do trzech razy sztuka? Tak. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że tak. Będę składał po raz trzeci. I myślę, że to może już do trzech razy sztuka, jak pan powiedział, za trzecim razem się uda. Udziału w głosowaniu nie wzięły także osoby, które w przeszłości złożyły projekt do budżetu obywatelskiego, ale ich projekty nie są do dzisiaj zrealizowane. Zbojkotowały panie tegoroczny budżet obywatelski. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości, jak był budżet obywatelski, zostały odrzucone wnioski, które nie podobały się komisji, nie wiem dlaczego. Przechodziły tylko wnioski, które były z koalicji popierającej Radę Miasta, a te na przykład ze spółdzielni mieszkaniowej były po prostu odrzucane. Dziwię się, że po prostu tak komisja podchodziła do tych projektów, bo to przecież są projekty mieszkańców Lubartowa, tak samo domków jednorodzinnych, jak i bloków. I tak samo ludzie mieszkający w blokach mają też prawo do po prostu składania swoich projektów, swoich wniosków. Dlatego w tej chwili doszłam do wniosku, że nie będę popierać ich po prostu, tych wniosków, które im odpowiadają, a nie wszystkie. Bo wszystkie wnioski powinny być poddane pod głosowanie i wtedy mieszkańcy mają prawo wyboru. Dziwię się właśnie też temu, że cały czas od 2-3 lat popierany jest wniosek budowa tych 14 sztuk stoisk handlowych na placu przed ratuszem. I już jak my żeśmy składały wniosek, ten wniosek też był i co roku jest powtarzany. I nie znajduje po prostu poparcia u mieszkańców. No nie wiem, czemu tak przepychają, to może jakaś jest, tak jak pan tu Bednarski w Lubartowie, strasznie popiera ten wniosek, żeby na niego głosować. No może to on ma jakieś tam z tym związane projektem, że tak bardzo chce, żeby to przeszło. No na razie może tyle. No może ja jeszcze dodam od siebie, że jeżeli dalsze wnioski, znaczy wcześniejsze projekty do budżetu, na przykład tak jak nasze z 2020 roku są niezrealizowane, to dlaczego mamy kontynuować i głosować na projekty, które są na przykład zgłaszane w tym roku? Trzeba najpierw zrealizować stare, a dopiero zaczynać realizować nowe. Właśnie dwa lata temu projekty przygotowane przez panie zostały przez obywateli wybrane i co się z nimi stało? Nic się z nimi nie stało, ponieważ pan burmistrz nadal nie realizuje naszego projektu. Nasz projekt składał się z trzech części. Była to budowa boiska tutaj trawiastego znajdującego się dla nas, dla dzieciaczków z osiedla Kopernika, ale nie tylko, ponieważ wszystkie boiska, które są na przykład na terenach szkoły, czyli orliki tak zwane, są pozamykane. Dzieci nie mają naprawdę gdzie przyjść grać. Wiem, że dzieci z ulicy Piaskowej, 1 Maja i tak dalej przyjeżdżają rowerami na nasze osiedle Kopernika, na szkołę numer 4. Gdzie grają sobie w kosza, gdyż jest to boisko otwarte dla wszystkich mieszkańców. Więc pan burmistrz twierdzi, że bardzo dużo zrobił dla naszego osiedla Kopernika, czyli wyremontował ulicę Północną, Polesie, Leśną i tak dalej. Ale to nie są miejsca, gdzie dzieci mogą sobie pograć w piłkę. Są to miejsca, czyli zrobiona jest ulica, tak? Ale to jest ulica dla mieszkańców po to, żeby ich nie zalewało, jeżeli są straszne ulewy. Nasz projekt został zrealizowany w jednym punkcie, czyli zrobiony został tylko próg na Heweliusza. Natomiast dwa punkty, czyli boisko na tutaj osiedlu Kopernika i plac zabaw na Popiełuszki nadal nie został zrealizowany. Pan burmistrz po naszych monitach, a korespondencja jest dosyć długa z Urzędem Miasta,
stwierdził, że może go zrealizować z tak zwanego programu sportowo-kulturalnie-lokalnie organizowanego przez Fundację Lotto imienia H. Konopackiej. Pytanie, dlaczego, tak? Projekty zostały wybrane przez mieszkańców, uzyskaliśmy 822 głosy i uważam, że te pieniążki powinny być w budżecie i powinny zostać zrealizowane z budżetu obywatelskiego, gdyż te pieniądze były na to przeznaczone. Natomiast nie odpisuje mi w piśmie, dlaczego nie został zrobiony plac zabaw na ulicy Popiełuszki i co w ogóle się z nim dzieje, tak? Więc to by było tyle w tym temacie. W grudniu 2021 roku burmistrz wniósł autopoprawkę do budżetu i usunął projekty przygotowane przez panie. Czy tak powinno się dziać? Czy projekty przygotowane przez obywateli powinny być usuwane? Moim zdaniem nie. Dotarłam do dokumentów, czyli do ustawy o samorządzie gminnym i przytoczę. To jest artykuł 5a, punkt 4, w którym jest zapisane, że w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Więc punkt brzmi obywatelskiego, czyli obywatele. Dlaczego radni wykreślili nasz projekt z budżetu obywatelskiego i zadaję konkretne pytanie, co stało się z tymi pieniędzmi? Na co zostały przeznaczone? Jeżeli burmistrz na sesji rady mówi, że młodzież go poprosiła o zbudowanie pamtraka i nie trwało to długo, został zrobiony projekt, został wybrany wykonawca i już to się dzieje, to dlaczego nasz projekt, gdzie też projekt jest dla młodzieży i dla dzieci, nie jest realizowany już 2 lata? A co według pań burmistrz powinien teraz usłyszeć od obywateli? No, burmistrz powinien usłyszeć, że po co jest ten budżet obywatelski, jeżeli nie jest realizowany. Przede wszystkim na sesji Rady Miasta też było, żeśmy się nie zgadzali, opozycja się nie zgadzała, bo jak był przeznaczony 1% budżetu miasta, zmniejszyli od 0,5%. Zmniejszają, wygaszają, tak jakby chcieli po prostu, żeby tego budżetu obywatelskiego nie było. Dziwi nas, bo jak się cieszy naprawdę dużym poparciem, mieszkańcy oczekują tego od burmistrza, od radnych, bo też mnie często pytają się, prawda, dlaczego to nie jest realizowane, no to myślę, że na pewno pan burmistrz nic dobrego by nie usłyszał od mieszkańców. Ja mam jeszcze takie jedno zdanie do dodania. Jeżeli ja pomogłam panu burmistrzowi w wygraniu wyborów i dostaniu się do Urzędu Miasta i zostaniu burmistrzem, więc uważam, że jeżeli działaliśmy razem, a naprawdę schodziłam z nim tutaj dziesiątki kilometrów od domu do domu po osiedlu Kopernika, bo mieszkam tu już prawie 20 lat, więc dlaczego nie możemy sobie pomóc nawzajem, tak? Ja pomogłam mu, więc dlaczego on nie może pomóc teraz mi? Bo uważam, że robimy to dla wspólnego dobra naszych dzieci, żeby nie siedziały przed komputerem i tylko po prostu miały ruch na świeżym powietrzu. To jest dla ich zdrowia. A po pandemii uważam, że to zdrowie dla nich i, że tak powiem, świeże powietrze jest bardzo, bardzo wskazane. Pan, panie Marianie, przygotował razem z panią Sołygą projekt do budżetu obywatelskiego, ale w tym roku zbojkotowaliście państwo budżet obywatelski. Dlaczego? No, wydaje mi się, że powód jest, wiele tych powodów jest, ale głównym powodem jest to, że projekty, które były zgłoszone wcześniej, nie zostały zrealizowane. W 2020 roku nasz projekt, między innymi tutaj miała być siłownia, miał być plac zabaw, zostały to niezrealizowane. Po prostu pan burmistrz tak się mocno śpieszył, że zbrakło mu czasu. No i w końcu pieniążki zostały niby to przełożone, ale to się... Nie wiadomo, gdzie ono zresztą to wszystko poszło. No i po prostu druga sprawa jest taka też, że wszystkie projekty, które byłyby zgłaszane przez członków spółdzielni mieszkaniowej, czy też dotyczyłyby spółdzielni mieszkaniowej, są po prostu przez szanowną komisję, jak i przez pana burmistrza odrzucane. Czyli jak rozumiem, ten projekt sprzed 2 lat po prostu został przegłosowany, ale... Nie doszło do skutku.
No tak, został przegłosowany i tutaj pytają się mieszkańcy naszego osiedla, pytają się, co z tym placem zabaw, co z tą siłownią. No ale niestety, no ja odsyłam tych ludzi, że tak powiem, wyborców do pana burmistrza, żeby im to wszystko wytłumaczył, bo ja mówię po prostu, no pan burmistrz nie chciał i nie zrobił. Tak się spieszył, że nie zrobił. Burmistrz w grudniu 2021 roku wniósł autopoprawkę do budżetu i usunął pański i pani Sołygi projekt. Czy powinno się usuwać pańskim zdaniem projekty wybrane przez obywateli? No mnie się wydaje, że nie. Jeżeli jest zapisane, że ma być budżet obywatelski są projekty, to nie powinno być to usuwane, bo ludzie za tym głosowali, to wszystko. A jeżeli to w ogóle możesz, niech pan burmistrz się zastanowi i otwarcie powie tak, w Lubartowie nie będzie, chyba dołączy do jednych z kilku miast, już nie pamiętam w tej chwili których, ale że budżety obywatelskie są likwidowane i ma to twarz, spojrzy ludziom prosto w oczy, zlikwidujemy te budżety, nie będzie żadnych budżetów, nic niech ludzie nie robią. A bo taka, w tej chwili to jest taka po prostu oszukiwanie się nawzajem. Niby coś jest, a czego nie ma. Co pańskim zdaniem powinien usłyszeć burmistrz od obywateli? Wydaje mi się, że no coś tu można usłyszeć. No, powinien usłyszeć to, że za niecałe, za rok czy coś będą wybory i no będzie chyba tutaj chodził, zbierał podpisy, będzie się reklamował, co to on wielkiego nie zrobił tutaj dla miasta i dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, bo trzeba przyznać, że spółdzielnia mieszkaniowa to liczy prawie chyba 2/3 mieszkańców Lubartowa. To jest bardzo duży elektorat. No i niech to tak przejdzie się po mieszkaniach, po tym, co on zrobił i jak się dla tego Lubartowa, ile to z tego dobroci tej zostało. No i wydaje mi się, że wtedy mieszkańcy wystawią mu to laurkę albo i podziękują mu za burmistrzowanie w tym naszym Lubartowie. Radny Jacek Tomasiek dziękuje mieszkańcom za ich obywatelską postawę. Obywatele nie poszli w niedzielę i poniedziałek do urn, mimo namów lokalnego periodyka, burmistrza i księży. Co chciałby pan przekazać tym, którzy zostali w domu? Dziękuję, bo byłem radnym, który stanął w mediach i wprost powiedział, że będzie wzywał do bojkotu tego pseudo obywatelskiego przedsięwzięcia. I celowo używam mocnych słów, ponieważ no nie można mówić, że coś jest obywatelskie, jeżeli określone ciało, do którego zostały zgłoszone osoby przez pana burmistrza. I te osoby, tak samo jak w zeszłym roku, argumentowały, żeby określone wnioski były skreślone i te osoby głosowały za skreśleniem tych wniosków, no to wiemy, że wydłużona ręka, mówię oczywiście w przenośni o tej wydłużonej ręce, no ale osoby, które zostały tam powołane przez pana burmistrza, zaprzepaściły ideę obywatelskości, zaprzepaściły ideę tego, co powinno stać u podstaw budżetu obywatelskiego, czyli że decyzja powinna należeć do mieszkańców. Natomiast no, udział wzięło w tym astronomiczna suma, ilość 149 osób. Mówię oczywiście o tych osobach, które przyszły do ratusza, wrzuciły kartę do urny, bo to nam świadczy o frekwencji, a nie tam sieć, bo sieć to... Ale to też jest wynik o wiele gorszy niż w zeszłym roku, jeżeli chodzi o sieć. Natomiast no, myślę, że pan burmistrz już wie, bo tak jak w pytaniu było zadane, no, wzywał w gazecie. Gazeta wydawana za nasze podatki też, no, z autorytetami na okładce. No, jeżeli ktoś oczywiście uznaje pana Bednarskiego za autorytet, no ale widać, że posłuchano pana Bednarskiego, posłuchano pana Paśnika. No i cała rzesza mieszkańców ruszyła do urn, a rozsądni ludzie, ci, którzy się nie godzą z tym, pozostali w domach, natomiast no, liczę na to i mam taką nadzieję i praktycznie jestem pewien, że no, te 149 osób, które posłuchało pana burmistrza, no, to są wyborcy pana Paśnika i myślę, że w najbliższych wyborach samorządowych pan burmistrz Paśnik może liczyć na te 149 głosów i myślę, że również osiągnie wynik no, gorszy jeszcze niż dotychczasowy najgorszy z kandydatów na funkcję burmistrza, czyli no, kandydat z ostatniej tury wyborów,
No już nawet nie pamiętam nazwiska. No ale byli tacy, którzy osiągali bardzo minimalne wyniki. Tam chyba on osiągnął około 300 głosów. A tutaj będzie taka sytuacja, że mam nadzieję, że ten sukces w wysokości 149 głosów zostanie odtrąbiony i w drugiej turze nie będziemy już oglądali tego, który, jeszcze raz podkreślam, w mojej opinii przysłużył się bardzo mocno temu, aby ta idea budżetu obywatelskiego niestety została zaprzepaszona. I dlaczego, a jak mógł temu przeciwdziałać? No mógł odwołać panią Jonaszko, o której słyszeliśmy wypowiedzi. Mógł powołać zupełnie inny zespół, żeby składał się, naprawdę, żeby został gruntownie wymieniony. Żeby zespół zeszłego roku został gruntownie wymieniony, bo ten zespół został, ta komisja w zasadzie została, ona po prostu w zeszłym roku się skompromitowała, w tym roku po raz drugi. No mieszkańcy Lubartowa to widzą. Mieszkańcy Lubartowa nie są ślepcami, nie są głusi również na to, co się dzieje. Widzą, słyszą, podejmują decyzje. No i tutaj naprawdę serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy zostali w domu. A czy to według pana normalne, że już drugi raz w przeciągu 2 lat dochodzi do kompromitacji idei obywatelskiej? No nie jest to normalne, chociaż w przypadku Lubartowa już wszystko jest normalne. No ale spójrzmy uwagę, czy w jakimś innym mieście, czy w Polsce, dzieje się tak, że po prostu w ten sposób usuwane są projekty, że budżety obywatelskie nie są realizowane. Skwerek chociażby, no również, który został skreślony. Zwróćmy uwagę w Lublinie. Ile takich skwerków, jak ten, który był proponowany przez jednego z wnioskodawców, jest zrealizowanych w Lublinie. No mnóstwo jest ich, może nie mnóstwo, kilka ja naliczyłem, nie wiem czy nie więcej. Natomiast no, w Lublinie dzieje się to, co w Lubartowie jest niemożliwe. No i to nie jest nienormalne dla samorządu. Dla samorządu normalnie funkcjonującego. Natomiast dla samorządu, który funkcjonuje opacznie, który liczy na to, że podczas mszy niedzielnych i ogłoszeń w kościele zostanie nabita frekwencja, no to niestety, no to tak to się kończy. Jeszcze raz podkreślam, ludzie mają swój rozum. Z drugiej strony zastanawiam się, co by się wydarzyło, gdyby ktoś zgłosił wniosek dotyczący zrewitalizowania jakiegoś placu na terenie którejś z parafii i gdyby ta komisja usunęła taki projekt. Czy również takie nawoływania by były, żeby iść i głosować w ramach tego budżetu obywatelskiego? No myślę, że należy naprawdę bardzo dokładnie przeanalizować wszystko, zastanowić się. No ale mówię, no postawiono na wszystko. Zrobiono potężną kampanię. Wszędzie zrobiono tę kampanię, gdzie się dało. I co? I pstro. Pańskie środowisko, chociaż niektórzy z owego środowiska mówią, że z niego nie są, głośno krzyczało, że nie wolno usuwać projektów obywatelskich z budżetu obywatelskiego. Tak, tak, to szczególnie Gregorowicz mówi, że on z tego środowiska nie jest. Może jeszcze nie w tym momencie, ale bardzo ciekawe dokumenty ujawnię, które wiążą się właśnie z tym, jak to on nie chciał być w tym środowisku związanym z Tomasiakiem, jak to on nie zabiegał o to, żeby znaleźć się na listach tam u Tomasiaka, jak to on nie spędził naprawdę długich i czasu i nie wykonał mnóstwa zabiegów, żeby do tego Tomasiaka dotrzeć, no ale to przyjdzie jeszcze na to czas. Natomiast no faktycznie, no przecież jeżeli posłuchamy nas wszystkich, którzy startowali ze wspólnego Lubartowa, ta nazwa już jest tak mocno skompromitowana, że no mieszkańcy i wyborcy już nie mają wątpliwości, że niestety no ten wspólny Lubartów to był potężny niewypał. Natomiast no te osoby głośno krzyczały, buntowały się przeciwko temu. Jedni się buntowali, że w ogóle projekty nie znajdują się, mimo że zostały złożone. Przecież ja pamiętam, jak się zachowywał również sam pan Gregorowicz na jednej z komisji, gdzie był przywracany projekt, który zresztą no, był również popierany przez spółdzielnię mieszkaniową, jak krzyczał jest, tak, wstawał z krzesła, jak inni kandydaci na radnych również głośno mówili, że nie może być tak, żeby budżet obywatelski nie był realizowany, jak protestował pan Bednarski. No a dzisiaj widzimy, co się dzieje. No, po wyborach okazało się, że mamy teraz my mamy władzę, teraz my będziemy rządzić, teraz my pokażemy, co to znaczy samorządność. Celowo używam tego słowa teraz, bo tak to mi się kojarzy niestety bardzo, bardzo negatywnie. I przykre tylko to jest to, że nie tylko ja, ale myślę, że mnóstwo mieszkańców zawierzyło nieodpowiednim osobom. I myślę, że przy tych wyborach samorządowych najbliższych naprawdę będziemy mądrzejsi, a na pewno mądrzejszy o wiele będę ja.
nie będę się wiązał po prostu już z takimi ludźmi. Burmistrz już w chwili, kiedy został wybrany, twierdził, że on nie doprowadzi do zatrzymania budżetu obywatelskiego. A co się dzieje? Niech mieszkańcy spojrzą, co się dzieje. Kto zmniejszył budżetu obywatelskiego, środki na budżet obywatelski o połowę? No kto? Bodziacki? No nie, przecież Bodziacki był krytykowany, budżet jest realizowany źle, niewłaściwie. No za co krytykowano Bodziackiego? A za to, że właśnie nie pozwala nawet zagłosować mieszkańcom na projekty, które zgłaszają inni. A czyi ludzie powołani przez kogo tego typu projekty później skreślali? No te trzy słynne projekty dotyczące siłowni dla seniorów. 6 tysięcy seniorów w Lubartowie został skreślony. Dla ludzi młodszych kilka tysięcy osób również z chęcią by z tego korzystało. Proszę pójść na siłownię, zobaczyć, ile ludzi ćwiczy i płaci za to, a mogli ćwiczyć za darmo. No i kolejna rzecz, jak ważne jest podobno odpoczynek, rewitalizacja terenów, taka zdrowa rewitalizacja, gdzie można usiąść wśród zieleni i również jest to realizowane w taki, a nie inny sposób. No więc jeżeli skreśla się tego typu projekty, wiemy, kto je skreśla, no prześledzimy zarządzenia pana burmistrza, kto kogo powoływał. I dodatkowo jeszcze, no ja na jego miejscu naprawdę skorzystałbym z tego zapisu, z tego regulaminu, który jest taki, bym powiedział, dziurawy, ale pozwala dać szansę mieszkańcom, żeby to mieszkańcy wybrali, żeby to wybrali. No jeżeli spojrzymy na to wszystko, to pytanie, kto jest winien tego i doprowadził do tego, że niestety ten budżet obywatelski no jest jednym wielkim niewypałem. Został zatrzymany, nie jest realizowany, nie realizowany nawet jest, przecież projekty, które były wcześniej robione, też nie są realizowane. No to podsumujmy to wszystko, posłuchajmy, co się mówiło przed wyborami, a co się wydarzyło. Myślę, że każdy z nas ma już swoją odpowiedź. Tomasiak wspomniał o oburzeniu osób z ówczesnego jego środowiska. Przypomnijmy tamte wypowiedzi. Budżet obywatelski to budżet mieszkańców. Niestety nie w Lubartowie. Czy nie mogłoby być tak, że budżet, że burmistrz zaprasza nas, autorów projektów, do wspólnej realizacji tych projektów wraz z urzędnikami na wszystkich szczeblach? Czy nie o to chodzi, aby projekty były realizowane? Są miasta w Polsce, w których tak właśnie to się odbywa. Wszystkie projekty są realizowane bez problemu. Nikt nie rzuca im kłód pod nogi. W naszym mieście mamy sytuację taką, że zwycięskie projekty nie są realizowane. Co więcej, projekty, które są dobrymi projektami, nie są nawet dopuszczanymi do głosowania. Są blokowane na wczesnym etapie, że nawet mieszkańcy nie mają możliwości zagłosowania na te projekty. Szanowni Państwo, czy tak powinno wyglądać miasto obywatelskie? Szanowni Państwo, już niebawem 21 października mają Państwo szansę pokazać władzom miasta czerwoną kartkę. Proszę Państwa, chodzi o to, aby realizować projekty, a nie o to, żeby je sztucznie blokować. Bardzo skromnie, a zarazem dostojnie. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody, ja się nie zgadzam. Gorąco zachęcam do udziału w głosowaniu. Te słowa skierował jeszcze urzędujący burmistrz do obywateli Lubartowa. Ci ostatni już po raz drugi uznali, że nie będą słuchać podpowiedzi tego, który dużo obiecał, złożył szereg deklaracji, a co zrobił po tym, jak wygrał wybory, każdy z nas widzi. Dla kanału S Bartosz Giza. W zeszłym tygodniu zapowiedzieliśmy publikację materiału ujawniającego kulisy inwestycji obok ulicy Krańcowej. Po naszej zapowiedzi do redakcji zgłosiło się kilku nowych świadków wydarzeń, między innymi w ratuszu z 2021 roku. Efekty naszego śledztwa ujawnimy nie tak, jak zapowiadaliśmy dzisiaj, a w przyszłym tygodniu. Dzisiaj zapraszamy na równie ważne wydarzenie dotyczące ujawniania kolejnych istotnych faktów związanych z kontrowersyjną inwestycją. Mowa o specjalnie zwołanych komisjach przez radnych i
o zadziwiającym wystąpieniu Grzegorza Gregorowicza. Pierwotnie posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Infrastruktury miało odbyć się łącznie. Jednak w chwili, kiedy ich przewodniczący, czyli Elżbieta Mizio i Marek Polichańczuk, sprawdzili, że w takim wypadku owe posiedzenie będzie prowadził Gregorowicz, szybko wycofali się z tego pomysłu i uznali, że zastosują zabieg polegający na zwołaniu dwóch posiedzeń komisji jednego dnia, tak aby pierwsza z komisji zazębiła się z drugą. Ów zabieg miał uchronić posiedzenie owych komisji przed tym, co dzieje się podczas obrad Rady Miasta, czyli ciągłego przerywania radnym i wchodzenia z nimi w dyskusję. Okazało się, że wybieg Mizio i Polichańczuka okazał się strzałem w dziesiątkę. Podczas komisji wszyscy mogli się swobodnie wypowiedzieć i owe wypowiedzi warto przywołać. Zakład znajduje się oczywiście na terenie gminy Lubartów, na obszarze sąsiadującym od zachodu z planowaną od 1997 roku drogą miejską. W tym momencie jest to teren, dla którego plan miejscowy gminy przewiduje. Oczywiście. Szanowni Państwo, jest to ten obszar zaznaczony kolorem czerwonym. Tutaj mamy, bo nie wiem, czy Państwo się dobrze orientują, tu jest dojazd do obwodnicy, tutaj mamy tory kolejowe. To jest projektowana droga, natomiast te tereny oznaczone symbolem PS to są tereny inwestycyjne gminy miasta Lubartów. Jeżeli chodzi o budowę drogi, ma ona powstać, czy ma powstać, planowana było, żeby powstała zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, czyli po zachodniej stronie miasta i miała się zaczynać od skrzyżowania z obecnym łącznikiem do obwodnicy, do zabudowań, do pierwszych zabudowań naszej tej strefy, gdzie są zakłady przemysłowe. Pierwszy projekt został zlecony w 2021 roku, jednak w wyniku prac projektant nas trochę zawiódł i została w tym roku umowa z nim rozwiązana. W międzyczasie złożyliśmy projekt do Polskiego Ładu o dofinansowanie tej drogi, które to otrzymaliśmy w lipcu tego roku. Została podpisana umowa na formułę zaprojektuj i wybuduj z PRD Lubartów. Obecnie otrzymaliśmy wstępną koncepcję tej drogi i z tego, co się dowiedziałem od osoby prowadzącej projekt, wystąpiono do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stosowne warunki do prowadzenia dalszych prac projektowych. Stena Recykling tutaj twierdzi, że będzie posiadać zbiornik 10 metrów sześciennych na te wody odciekowe po umyciu substancji niebezpiecznych. I teraz tak, oni zakładają dwie wersje, mianowicie jedna, że będą przechowywać to w tym zbiorniku 10 metrów sześciennych, a druga wersja jest, że będą zrzucać to bezpośrednio do kanalizacji. Chciałem się teraz spytać, bo oni w tym swoim, jak to się nazywa ładnie, w raporcie oddziaływania napisali tak, że to, czy te ścieki spełniają normy, czy nie, to będzie badane albo okresowo, albo w ramach dorywczej kontroli. I teraz moje pytanie jest takie, czy jeżeli by faktycznie doszło do utworzenia tego zakładu, to czy będzie możliwość, czy Państwo w ogóle dysponujecie takim sprzętem, bo tak do końca naprawdę nie wiemy, jakie odpady, jakie to będą te substancje niebezpieczne. Mało tego, oni dodają, że jeszcze będą mieli magazyn HW na substancje szczególnie niebezpieczne. To już mnie w ogóle trochę tak zaniepokoiło jeszcze bardziej, ale teraz sprawa wygląda tak. Ja podejrzewam, że Państwo nie macie aż tak dokładnej aparatury, która by mogła pomierzyć
no nie wiem, zawartości, nie wiem, metali ciężkich to może jeszcze daj Boże, ale no tam mają być różne substancje, rozpuszczalniki, chemikalia, farby. I teraz pytanie jest tak, bo oni twierdzą, że jeżeli normy zostaną przekroczone, ale to nie jest stały monitoring, to nie jest, nie wiem, z tego nie widzę, że będą pobierane próbki, że będą, no ja to myślałem tak, że będzie zbiornik 10 metrów sześciennych, on się napełnia, wzywa się jakąś kontrolę, ona przyjeżdża, sprawdza co tam jest i wydaje zgodę, można to zrzucić do ścieków przemysłowych albo nie można i wtedy proszę to wywieźć. Ale ja się boję, że po prostu oni nie mając żadnej kontroli nad sobą będą to wrzucać do kanalizacji ściekowej, no, tej przemysłowej, ale to tak to wygląda i to nie będzie podlegało żadnej kontroli. Będziemy mieli dokładnie to samo co z Odrą. Czy możemy mieć, powiedzmy, dlatego że dopiero jak na oczyszczalni padną bakterie, to zacznie się badanie, jaka była przyczyna, ale to już będzie za późno. Czy Państwo widzą problem? Ja chciałbym zaznaczyć, że firma Stena Recycling zwróciła się do mnie z pytaniem, czy jesteśmy w stanie technicznie, mam techniczne możliwości oczyszczenia ścieków z wód opadowych z placu. W ramach zapytania dołączono też szereg badań z instalacji tożsamych z terenu Polski i na podstawie tych badań oceniłem, że takie techniczne możliwości posiadamy. Po prostu odpowiedziałem na pytanie zadane, czy jesteśmy w stanie to oczyścić. Tak, jesteśmy w stanie. Dodatkowo firma Stena proponuje dwojakie rozwiązanie, właśnie tak jak Pan wspominał. To jest albo zrzut bezpośrednio do kanalizacji, której oczywiście jeszcze nie ma, lub też dowóz beczkowozami do oczyszczalni ścieków. W każdym z tych przypadków będziemy wymagać podczyszczania ścieków na terenie zakładu oraz wskazania miejsca poboru prób do badań. I czy to będą próby stałe, dorywcze, okresowe, to jeszcze nie zostało ustalone, gdyż nie ma wydanych warunków technicznych. Jest to, można by powiedzieć, ocena techniczna możliwości oczyszczania ścieków, które zostały nam wskazane w tym wniosku. Skoro mamy tutaj wójta gminy Lubartów, żeby może pan Krzysztof Kopyść powiedział nam, na jakim etapie w ogóle jest ta cała inwestycja, jak wygląda sytuacja wydania zgody przez gminę, lokalizację tej inwestycji i na przykład kiedy zamierzacie rozpocząć inwestycję? Jak to wygląda w ogóle? Czy w ogóle, tak, zacznijmy od tego, czy w ogóle będzie decyzja, bo może my tu dyskutujemy i nie wiemy o czym jeszcze tak naprawdę. Bardzo proszę. Powiem tak, decyzja jakaś będzie musiała być wydana. Czy będzie pozytywna, czy negatywna, na pewno jakaś będzie wydana. Natomiast teraz mamy etap bardzo wstępny. Wpłynął do nas wniosek potencjalnego inwestora, wspominam, potencjalnego, o możliwości wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na tym terenie. My zgodnie z prawem zawiadaliśmy organy, które wydają dla nas opinie, wspomniał sanepid, marszałek województwa lubelskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zawiadomiliśmy również potencjalne strony, między innymi państwa, tak, poprzez przekazanie obwieszczenia z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na Państwa Biuletynie Informacji Publicznej. Takie obwieszczenia również znalazły się w miejscowościach Anobór, Kolonia i Łódzka, jako że też są to zbliżone. Także procedura jest no, jeszcze na etapie bardzo wstępnym. W tej chwili strony postępowania, wspomnę, są to właściciele na przykład przyległych nieruchomości, mogą zgłaszać swoje opinie, przystąpić do uznania za stronę, między innymi działające u Państwa Fundacja MOL też wystąpiła. Tutaj zostało już postanowienie wydane o możliwości do przystąpienia i uznania za stronę. Również mieszkańcy takie wnioski składają. No, jesteśmy obecnie na tym etapie.
Jest to, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo początkowy etap postępowania. Jesteśmy Komisją Spraw Społecznych i tutaj wypadałoby z tego tytułu gdzieś się poruszać w tej dziedzinie. Natomiast z perspektywy już ostatniego tygodnia, prawda, odbytych różnego rodzaju spotkań, no wiemy, jak opinia publiczna reaguje. Wszyscy chyba jesteśmy zgodni, aby ta inwestycja w tym terenie, w tym regionie, no po prostu gdzieś tam się nie zrealizowała, krótko mówiąc. Natomiast należy się również zastanowić, co zrobić innego. Jesteśmy tutaj w Urzędzie Miasta, mamy przedstawicieli i Urzędu Miasta, i Urzędu Gminy oraz Komitetu Protestacyjnego. Nie mamy jedynie przedstawicieli firmy Stena, natomiast no, warto może jakoś w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. Moja propozycja jest taka. Możemy iść tą drogą, że no, trzymamy się punktu protestacyjnego i za wszelką cenę chcemy uniemożliwić inwestycje w tym terenie, natomiast nie szukamy rozwiązania innego. Jeżeli by na przykład dwa samorządy, które mają plany zagospodarowania przestrzennego przed sobą, zaproponowały rozmowy z firmą Stena i zaproponowały inne rozwiązanie, inne lokalizacje, która nie będzie uciążliwa dla mieszkańców, która no, w jakiś sposób pozwoli rozwijać się naszym regionom, ale też pozwoli również bezpiecznie naszym mieszkańcom funkcjonować. I po konsultacjach z firmą Stena zaproponować im jakieś inne rozwiązania w postaci innych terenów, może to będzie rozwiązanie dla tej właśnie inwestycji. Po pierwsze, no, gdzieś ta firma będzie mogła płacić podatki, albo u nas, albo w gminie, to raz. Dwa, nasi przedsiębiorcy będą mogli oddawać swoje odpady, a po trzy, no gdzieś będziemy mogli zabezpieczyć również potrzeby naszych mieszkańców, czyli krótko mówiąc, nie będzie tak uciążliwa ta lokalizacja jak w tym momencie. Może tutaj znajdźmy rozwiązanie. Ja tutaj zgłaszam propozycję do dwóch samorządów, aby po prostu przedstawiły nowe rozwiązanie w postaci nowych lokalizacji na podstawie jakichś warunków, które gdzieś tam podejrzewam Stena, firma Stena posiada i które muszą być spełnione, aby wybrała tę lokalizację. Natomiast jeżeli przedstawicie Państwo nowe lokalizacje w firmie Stena, na pewno pochyli się nad takimi propozycjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dokładnie też jestem tego zdania. Widząc, jakie są już protesty społeczne i niezadowolenie mieszkańców w przyległym terenie, uważam, że będzie tutaj dobrym pomysłem podjęcie inicjatywy zmiany lokalizacji projektowanej drogi. Nie jestem członkiem tej komisji, jestem w tym komitecie protestacyjnym, który został powołany na pierwszym zebraniu i mam taką gorącą prośbę, ponieważ pracujemy w tym komitecie dosyć intensywnie. Ja nie ukrywam, że pozwoliłem sobie sięgnąć do informacji dotyczących Nowego Ładu i do tych informacji, które zostały przekazane na sesji, a mówię to właśnie na komisji społecznej, ponieważ to jest ważna sprawa społecznie. Pozwoliłem sobie dopytać u źródła, dzwoniłem bezpośrednio do Warszawy, dopytać o te informacje, które zostały nam przekazane na sesji o rzekomym utracie środków finansowych i braku możliwości przeniesienia inwestycji w inne miejsce, gdzie dostałem informację, że nie jest to prawdą, co zostało nam przekazane na sesji Rady Miasta. Istnieje możliwość nie utracenia tych środków finansowych, jeżeli inwestycja podobna zostanie zrealizowana na działkach miejskich w innym miejscu. Mało tego, dopytywałem również o kwestie związane ze ZRID-em i tutaj mam takie pytanie, ponieważ zostaliśmy poinformowani o tej drodze i chciałbym na tą chwilę, żebyśmy kontynuowali temat tej drogi, bo pozwolę sobie zabrać również w innych tematach ten wątek, aby przedłożyli nam specjaliści z Urzędu Miasta informacje następująco, ponieważ ta droga, jak usłyszeliśmy, pierwsza dokumentacja została zlecona w 2021 roku.
I taką mam gorąco prośbę, aby poszczególni naczelnicy wskazali nam, które to działki są tam naszymi działkami przemysłowymi, bo o tym byliśmy informowani, że ta droga jest robiona po to, że to są nasze miejskie działki przemysłowe znajdujące się przy tej drodze, jeżeli chodzi o to inwestycje, jak i również, żeby nam na tej mapie pokazano, bo ja widzę, widzimy tak naprawdę po prawą i lewą stronę torów. Chciałbym, żeby nam pokazano stronę prawą, ile tam jest działek miejskich, które miasto już zakupiło jako podtereny inwestycyjne, i stronę lewą tego przedsięwzięcia po lewej stronie torów, ile tutaj działek znajduje się na tym terenie inwestycyjnym. I przy okazji już, jak podejdą panowie do mapy, to chciałbym, aby wskazali nam miejsce, w którym będzie budowany zakład pana Pastwy, bo tutaj również powinniśmy nieco szerzej ten wątek poruszyć. Tu dziękuję, bo z gminy Lubartów otrzymałem bardzo szczegółowe informacje. Nie wiem, kto do mnie wysłał, ale zostały wysłane na moją skrzynkę z gminy Lubartów informacje dotyczące tego zakładu, które mnie bardzo zaniepokoiły. Przyznam się szczerze, te dokumenty, które otrzymałem. Jakby wskazano nam, w którym miejscu znajdować się będzie zakład pana Pastwy, i czy on się będzie znajdował na działkach odkupionych od miasta Lubartów, czy też on odkupił je z innego źródła. To na tą chwilę tyle. Pozwolę sobie, bo nie chcę zbyt wielu pytań zadawać pani przewodniczącej. Dziękuję za udzielenie głosu i nie przerywanie mi. Dziękuję. Odnosząc się do pytania o własność działek miejskich, to w terenie to główne zakupy odbywały się po wschodniej stronie torów. Natomiast na prośbę Wydziału SRF zakupiliśmy jedną działkę po zachodniej stronie toru, działkę numer 211. Działka numer 211 to jest ta działka. Tutaj też widać, jest mała działka, która przeszła na miasto w wyniku podziału tej działki, natomiast nabyta specjalnie i jakby z zamiarem tutaj przeprowadzenia sieci, infrastruktury, została ta działka numer 211. To tutaj mamy, rozumiem, jedno... Mogę, pani przewodnicząca? Przepraszam, nie chcę się tutaj wtrącać, żebym... Czasem nie został mi wyłączony mikrofon. To, czyli rozumiem, że tutaj mamy jedną działkę po tej stronie zachodniej, tak jak wcześniej zostało to powiedziane. Te działki na początku znajdujące, namalowane, zaznaczone kolorem niebieskim, to rozumiem, że to też są działki już kupione przez miasto, czy jeszcze nie? To są działki, to jest pas drogowy dojazdu do obwodnicy. Aha, a po drugiej stronie, jakbyśmy mogli zobaczyć, ile tych działek jest wykupionych przez miasto. Nie, ja mówię po wschodniej stronie. No w tym momencie nie mamy tej mapki, nie przesuniemy jej, także... No ale to też jest jedna działka, czy tam jest działek na przykład 5 albo 10? Myślę, po drugiej stronie, ile tak. Mamy działek? W rejonie, rozumiem, ograniczonym ulicą Koźmińskiego, Lubelską, dojazdem do obwodnicy, tak? I torami. Tak. Mówimy o tym, no to myślę, że tam jest około 12 może działek. No właśnie, w 2021 roku została zlecona dokumentacja budowy tej drogi. Ja bym prosił, żeby nam doprecyzować, po co ona w ogóle została zlecona, skoro przy tej działce posiadamy tylko jedną działkę wykupioną przez miasto Lubartów, która jest własnością. Reszta to są działki prywatne. Droga ta została zlecona w celu uzbrojenia terenu PS, czyli pod przemysł, w takim celu, żeby się mógł ten przemysł rozwijać w mieście. I takim jedną z przyczynek było to, że jeden z przedsiębiorców chciał się budować przy tej drodze i potrzebował działki uzbrojonej. Proszę państwa, więc pozwolę sobie podejść, bo to jest pierwszy z takich argumentów za tym, dlaczego tego nie powinno, to nie powinno być realizowane. Zobaczcie państwo, to jest planowana ta nowa droga. Tu mamy tylko i wyłącznie jedną działkę. To są wszystko działki prywatne. Z tej strony, dla odmiany, mamy kilkanaście działek, których niestety pracownicy nie są w stanie nam pokazać, które to są działki. I tamtego terenu nie uzbrajamy, gdzie miasto ma już działki, a proszę państwa, uzbrajamy teren, gdzie są działki prywatne. Teraz mam pytanie. Ktoś z nas jest właścicielem działki prywatnej i ma sprzedać taką działkę miastu, bo chcemy rozszerzać swoją strefę inwestycyjną. Czy tą działkę, kiedy taka droga powstanie i będziemy wiedzieli, że ona już jest, czy ta działka nasza, prywatna, zyska na wartości, czy straci na wartości? Proszę państwa, pola
za polami, które są własnością obcych osób, jest planowana budowa drogi. To jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Inaczej, to jest wbrew interesowi miasta, bo jeżeli mamy te działki kupić i to faktycznie miałaby być strefa, ta, która tutaj miałaby być strefa inwestycyjna, to najpierw należy nabyć własność gruntów, a potem te grunty uzbrajać, a my dzisiaj osobom prywatnym uzbrajamy ich tereny. I teraz idąc dalej tym torem, te działki, tu mam pytanie do wójta Kopyścia, bo on będzie wiedział, to są działki gminy czy prywatne? Dobrze by nam odpowiedział. I jeżeli ma takie upoważnienie, to żeby nam powiedział, czy to są działki prywatne, czy to są działki gminy. Tylko i wyłącznie prywatne. Więc proszę Państwa, jeżeli my tutaj uzbrajamy sobie tego typu teren, a tutaj rozumiem, będzie się mieścił również zakład produkcyjny pana Pastwy. Przepraszam, tu będzie się mieścił, tak? Tak, i ta droga miała być budowana do zakładu pana Pastwy, bo tak byliśmy przekonywani na sesji Rady Miasta, przypomnę. To mam pytanie, w czym to pomoże panu Pastwie, skoro on znajduje się bezpośrednio przy łączniku tutaj do... przy 19, bo ona jest naznaczona jako 19 ta droga, ten łącznik, ona jest 19, to raz. I dwa, no jeżeli tutaj słyszymy, że prywatni przedsiębiorcy, prywatni właściciele zbywają ten grunt, to co będzie stało na przeszkodzie, żeby firma Stena albo jakakolwiek inna Irena, albo jakakolwiek inna firma recyklingowa nabywała teraz przy tej drodze, która jest tutaj planowana, kolejne działki i wdrażała swoje przedsięwzięcia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Obawiam się, proszę Państwa, że tego typu inwestycja, no ona po prostu już widać, że powinna być wyrzucona do kosza, o ta inwestycja, ale nie musi być wyrzucona do kosza, bo ma być przeniesiona. Powinna być przeniesiona tutaj, na tą stronę Lubartowa, tam przed torami i tamte tereny, jeżeli mamy uzbrajać, to musimy uzbroić tamte tereny, a nie tutaj, proszę Państwa, budować działkę w pola. Działkę, drogę, przepraszam, w pola. I teraz tak, tu wiemy, że jest prywaciarz, tu mamy same grunty prywatne, więc wartość tych gruntów w przypadku, kiedy będziemy chcieli nabywać tej nieruchomości, tak jak wcześniej wspomniałem, te nieruchomości wzrosną. Ja to tak zrozumiałem, że oni się powołują na to, że miasto im obiecało, że wybuduje właśnie tą drogę, w której będzie kanalizacja i woda, i w związku z tym oni na tym bazują, bo tam faktycznie... gospodarka im odmówiła, czyli tylko tam doprowadzi wodę. Natomiast w momencie, kiedy my zdecydujemy, czy i ta droga powstanie, no to będą mieli i kanalizację. Tak jak wcześniej wspominałem, właśnie spółka buduje tylko odcinek sieci wodociągowej, natomiast nie było mowy o budowie kanalizacji. Tu jak Państwo mówicie, kanalizacja powstanie od łącznika na północ, czyli z Polskiego Ładu. To nie jest zadanie spółki. Dlaczego ten zakład ma się znaleźć w tym, a nie innym miejscu? Ja chciałabym tutaj nawiązać do wypowiedzi pana Czubackiego, że powinniśmy szukać innej lokalizacji tego zakładu. Znaczy, rozumiem, że nie my, tylko gmina powinna poszukać, skoro to miejsce akurat, no wszyscy widzimy, nie jest dobrym miejscem na lokalizację. Pytanie moje jest takie, dlaczego w tym miejscu, dlaczego ta firma, skąd w ogóle się wziął pomysł na to? No mogę pani tylko odpowiedzieć, że nie wiem. No, ten przedsiębiorca, że tak powiem, ze mną nigdy się nie kontaktował. Nikt mu nie wskazywał z urzędu gminy jakiejkolwiek lokalizacji w tym terenie. Inwestor sobie tam znalazł miejsce, znalazł osoby, które mają teren, chcą sprzedać i dlatego także mnie się wydaje, że pan Dwój twierdzi, że nie było mowy jeszcze o wydaniu jakiejśkolwiek zgody ani nic i bijemy pianę chwilowo. My mamy w planie zagospodarowania przestrzennego tak zwane tereny PS, tak? I czy one przewidują możliwość, dopuszczają zakłady przetwórstwa odpadów, czy nie? Bo wydaje mi się, że my mamy podobny, możemy mieć problem niż gmina, tylko w naszym planie nie ma tego zapisu o odpadach niebezpiecznych, tak, który jest w gminie tam na tym kawałku. Działa troszeczkę inaczej, tak, bo w planie zagospodarowania nie ma ograniczenia, tak, czyli można wykluczyć coś. Nie to, że plan mówi, że mogą być przetwarzane odpady niebezpieczne. Jeżeli chcemy, jest to na zasadzie wykluczenia.
na danym etapie, a czy na danym obszarze możemy prowadzić produkcję, nie wiem, przemysłową i tak dalej, tak? Ale nie ma zawartego wykluczenia z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych. Bardzo proszę. No, no właśnie, więc dokończę to pytanie, czy my mamy również takie tereny i mniej więcej chyba chodzi o te tereny, w których jest zlokalizowany zakład pana Jana Pastwy, o ten teren. Czy tam mogą być zorganizowane, czy dopuszczone zakłady przetwórstwa odpadów? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tereny oznaczone w miejscowym planie miasta Lubartowa symbolem PS, to one, jakby ich przeznaczenie jest określone bardzo szeroko. I oczywiście dopuszczana jest lokalizacja, ja tu zacytuję, lokalizację urządzeń ograniczających skażenie środowiska, zakłady przetwórstwa odpadów. Więc można powiedzieć, że jest taki zapis, który to pozwala. Także na obszarze PS można tego typu zakłady lokalizować. Polecam raport o stanie oddziaływania na środowiska zakładu tego pana Pastwy, żeby szczegółowo zapoznać się z nim, bo to będzie temat, podejrzewam, na oddzielną komisję i podejrzewam nie mniej burzliwą niż ta dzisiejsza, a przynajmniej nie mniej burzliwą dla mieszkańców, jeżeli chodzi o to, co tam jest szykowane dla nas. Natomiast chcę zupełnie wrócić do tematu podstawowego, a więc tego, na który została zwołana dzisiejsza komisja, ponieważ mam pytanie do PGK-u, bo to jest bardzo ważna informacja, tą, którą dzisiaj otrzymaliśmy. Zgodnie z tymi informacjami, które zawarte są w raporcie, PGK wyraża zgodę na wprowadzenie ścieków przemysłowych z miejsc magazynowania odpadów oraz z procesów mycia do sieci kanalizacyjnej dla Stenna Recykling spółka z o.o. Tak? Mamy informację w raporcie, jak i mamy informację medialną, która jest przekazywana z ust do ust. Dzisiaj usłyszeliśmy, że takowej zgody nie ma. Ja prosiłbym, żeby spółka, jeżeli jest to możliwe w dniu dzisiejszym, okazała się odpowiednimi dokumentami, że tak faktycznie jest, że Stella Recycling nie ma prawa wprowadzenia tych odpadów, ponieważ jeżeli by się okazało, że taka decyzja została podjęta i faktycznie tak jest, jak to słyszymy dzisiaj, to proszę Państwa, to jest koronny, podkreślam, koronny argument do podważenia tego raportu. I wójt gminy Lubartów będzie miał bardzo łatwo, bo jeżeli jest zapisane w raporcie, że ścieki są odbierane przez spółkę miejską, gminną, a tutaj usłyszeliśmy dzisiaj, że jest zupełnie odmiennie niż jesteśmy informowani i przez firmę Stenna Recykling, i przez prasę, i przez raport, który jest poddany konsultacjom, to to jest absolutnie koronny argument za tym, żeby wydać negatywną opinię, ponieważ no, nie ma spełnionego warunku podstawowego, elementarnego, który jest zapisany w tym raporcie i oni nie mogą tego zastąpić jakimiś dzisiaj innymi wydumanymi przedsięwzięciami. I druga rzecz, jeżeli mogę, ale dobrze, może nie, może na to chwilę tyle. Czy może wójt odmówić, czy już praktycznie nie ma żadnego wyjścia? Że trzeba się zgodzić, mimo że wszyscy są przeciw, ale ja się zgodzę, bo nie mam wyjścia. Jak to wygląda? Chciałbym, żeby to mi pokazać, tą sytuację. To ja powiem panu coś takiego. Czasami chodzi pan na mecze sportowe, tak? Czy wiedział pan sędziego, który w drugiej minucie decyduje, jaki będzie wynik końcowy? Że Barcelona wygra 3-2 z Bayernem na przykład? No mam pytanie, widział pan coś takiego? No niestety, po to jest procedura, po to jest opiniowanie przez mieszkańców, przez organy, tak? Jest badanie raportu. To jest czasochłonne niestety. Ja tak naprawdę, poza tym, że 7 osób sprzeda swoje działki, to nie widzę żadnej realnej korzyści, bo jakby państwo na tym obszarze postawili jakikolwiek zakład, no nie wiem, nawet, no znowu podpadnę, bo fabryka mebli też pewno nie jest taka bezpieczna dla środowiska, ale no proszę państwa, jakiś zakładzik produkcyjny na obszarze 2 hektarów, no to tych osób chyba byłoby zatrudnionych trochę więcej. Ja nie wiem, jakie mamy doświadczenia z tych firm, które działają, ale myślę, że jeżeli popatrzeć na korzyści dla gminy, poza tym, jeżeli naprawdę obawiamy się, że ten zakład będzie oddziaływać
na środowisko, to tak naprawdę w pobliżu tego zakładu no może być problem z pozyskaniem następnych inwestorów. I ja bym prosił, żeby w tych przemyśleniach pan wójt również na te aspekty no, ściśle materialne, nie kierując się, no bo tu nam mieszkańcy gminy praktycznie wskazali palcem, kto ma te działki, mimo że nie do końca jest RODO i tak dalej, ale czy naprawdę interes tych 7 osób ma, no, ma być ważniejszy niż interes gminy? Z drugiej strony tu usłyszeliśmy, zresztą radny Tomasiak podniósł kwestię, bardziej zasadnym wydaje się uzbrajanie i tworzenie infrastruktury w tej części wschodniej od torów kolejowych, tak? Ale też trzeba pamiętać o tym, co też poruszył radny Tomasiak. Jeśli uzbroimy teren, zrobimy tam drogi, to gwałtownie skoczą ceny działek, więc najpierw należałoby te działki wykupować, a potem uzbrajać. A zatem, proszę Państwa, do czego zmierzam? Przestańmy może wymyślać panu wójtowi, wykonywać jego roboty, wymyślać powody, dla których miałby pozytywnie bądź negatywnie zaopiniować. Przestańmy tutaj napuszczać się między sobą, samorząd miejski na samorząd gminy, bo to nie w tym rzecz. Po prostu jeżeli to uzbrojenie tam nie powstanie, to inwestor sam z tego przedsięwzięcia zrezygnuje, chyba że będzie czekał do świętego nigdy, aż rzeczywiście to uzbrojenie powstanie. Kolejna rzecz, na którą zwrócił radny Tomasiak, jest to, zasięgnął informacji odnośnie tych środków. Mamy w mieście miejsca, gdzie potrzebujemy, żeby nie powiedzieć na gwałt, zrobić drogi i uzbroić. Mamy takich miejsc sporo, więc nie widzę powodu i nie widzę zagrożenia w świetle tego, co powiedział radny Tomasiak, że stracimy jakieś 5 milionów 6 czy 20, niezależnie od tego, co tam zrobimy. Znaczy, no, zależnie oczywiście, bo musi być to przeznaczone na określone cele. Ale tych celów na tej liście mamy mnóstwo innych lokalizacji z pożytkiem dla mieszkańców, z korzyścią dla mieszkańców. Ja chciałem odpowiedzieć panu Kuralowi, jaką korzyść gmina będzie posiadała, czy posiada z wybudowania jakiegokolwiek zakładu przemysłowego. Otóż będzie posiadała podatki, które ten zakład będzie płacił od budynków, od budowli, od urządzeń technicznych, które się znajdują w tym zakładzie, także to jest korzyść dla jakiejkolwiek gminy, nie mówię tylko o gminie Lubartów, ale i w mieście Lubartów, jakiejkolwiek innej gminie. Czy tam są jakieś umowy przedwstępne? To jak my za każdym razem jako miasto będziemy, nie wiem, przekopywać, grodzić zasieki albo wycofywać się z jakiejkolwiek budowy, dlatego że po sąsiedzku coś tam ma niby powstać, to uważam, że to jest trochę dziwne. Jak Państwo się mnie pytali, jaka jest procedura i tak dalej, tak, całego przebiegu, to powiedzieliśmy Państwu, tak, że mieszkańcy miasta zostali zawiadomieni, mieszkańcy gminy zostali zawiadomieni. Kiedy zostali mieszkańcy miasta zawiadomieni, panie wójcie? Kiedy mieszkańcy miasta zostali zawiadomieni? Wszyscy mówią, że nie wiedzą o tym. Ja sobie wpłynąłem pismo do urzędu. Ale możecie Państwo sprawdzić, buletyn macie Państwo. 2 września. Ale nie, na biuletynie jest zamieszczone, na Państwa biuletynie jest zamieszczone moje obwieszczenie. 2 września. Wszczęta została procedura. A w styczniu już też wiedzieliście wszyscy, że jakie są ogólne... Natomiast nie, no chciałbym skończyć jeszcze, tak? Ja mówię o skutecznym zawiadomieniu. Natomiast ja przed sobą mam taką informację, obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych w uwarunkowaniach. I muszę Państwu powiedzieć, i to jest budowa zakładu posiadającej instalacje do wytwarzania produktów chemii nieorganicznej w Lubartowie. Dosyć ciężkiej chemii. Tam będą przetwarzane ługi, kwasy, bo patrząc, jak zaglądałem do raportu. I muszę Państwu powiedzieć, że nikt z mieszkańców, ani urząd gminy, czyli gmina, nie zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania. Mieszkańcy Łódzki, Anoboru Kolonii. Dlaczego? Prawda jest taka, że jeżeli wójt gminy Lubartów, i dlatego tutaj dyskutujemy i o dokumentach przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, jak i również o tej nieszczęsnej drodze, która nie wiem, kto to wymyślił w ogóle, żeby ją tam budować w tamtym tym, bo to się naprawdę, to po prostu zgroza. To proszę Państwa, chciałem zwrócić następującą uwagę. Wójt powiedział tak. Nie wiadomo, co się dzieje w chwili, kiedy rozpoczyna się mecz i jesteśmy w drugiej minucie. No nikt nie kończy tego meczu w drugiej minucie.
I teraz wójt gminy Lubartów musi mieć na tyle mocne argumenty, żeby on mógł taką decyzję negatywną wydać. Ale to nie jest tak, że to jest widzimisię wójta, bo firma, jeżeli okaże się, że będzie negatywna decyzja, odwoła się do odpowiednich instancji, to podważy to decyzję wójta i takie gadanie, że to po prostu wójt ma wydać, koniec, kropka, to naprawdę to nie skutkuje niczym. Natomiast po naszej stronie, ja przykro mi jest bardzo, że na sesji poniedziałkowej nie zapisaliśmy tej poprawki, która mówiła, że nie chcemy tej drogi w tym mieście. Jest mi bardzo przykro, bo to by był pierwszy z argumentów do tego, żeby był mocny argument właśnie, żeby wójt mógł wydać taką decyzję, bo by było to niezgodne z tym raportem, który został nam przedłożony. I drugi koronny argument, taki bardzo istotny, to jest to, o czym dowiedzieliśmy się od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, że wbrew temu, co jest tutaj zapisane, nie ma sytuacji takiej, aby Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wyraziło zgodę na odprowadzenie tych ścieków, na które wszyscy się powołują. I teraz, no jeżeli widzimy w tym meczu, że jest najpierw dana kartka żółta, potem kartka czerwona, bo żółta to jest kanalizacja, czerwona to by była ta droga, no to w takim momencie no nie ma wątpliwości sędzia, że zawodnika może wyrzucić z meczu i musi on zejść z murawy, a wtedy szala zwycięstwa przechyla się na tą drużynę, która będzie grała dalej w jedenastkę. I tego typu argumentami my musimy na tych komisjach, uważam, je przedstawiać, tym bardziej, że proszę Państwa, no my jako ten komitet protestacyjny podzieliliśmy się na określone zadania. Polecam szczególnie protokół z posiedzenia samorządowego kolegium odwoławczego z 30 grudnia 2020 roku i to, co uczyniła gmina Niemce z bardzo podobną przedsiębiorstwem, bardzo podobnym przedsiębiorstwem, które miało być lokalizowane w gminie Niemce, na co się powołała, jakie argumenty wzięły tutaj górę. I kolejna rzecz jeszcze, no te administracyjne uchybienia. Ja przyznam się szczerze, że w ten sposób, że niestety, no nie dotarłem do tego na stronie BIP-u, do tej informacji, o której mówi wójt, bo jeżeli miasto Lubartów otrzymuje 2 września, tak jak słyszę od pana wójta, korespondencję i miasto jest informowane o tym, że takowy zakład ma być posadowiony, czyli rozumiem, że gmina Lubartów uznaje, że jesteśmy stroną w tym momencie, to my jako miasto, jako strona, mamy również pełne prawo przedłożyć określone zarzuty do tego raportu, który został przedłożony. Nie oświadczenia, nie deklaracje, nie, przepraszam, ani deklaracja, ani oświadczenie, ani stanowisko, ona nie ma na tyle mocy, żeby ono spowodowało, że wójt gminy Lubartów będzie miał podstawę do tego, żeby wydać negatywną decyzję. My musimy pokazać, co jest w tym regulaminie zapisane i jest ewidentną nieprawdą, tak, żeby druga strona miała bardzo łatwo, żeby to wykonać, żeby taką decyzję wykonać. Dlatego uważam, że absolutnie, i tutaj apeluję, szkoda, że nie ma dzisiaj pana burmistrza na tej sesji, na tej komisji, ale proszę państwa, jeżeli udało się zwołać w trybie nadzwyczajnym sesję, skoro udało się zwołać w trybie nadzwyczajnym sesję poniedziałkowa, to są tylko 3 dni, to uważam, że powinniśmy zwołać sesję nadzwyczajną po raz kolejny, albo zostanie ona zgłoszona na wniosek radnych opozycyjnych, no jeżeli się okaże, że nie ma takiej wolności ze strony miasta i powinniśmy jeszcze raz przystąpić do przegłosowania tej poprawki, żeby tej drogi tam nie budować, bo to będzie dla wójta naprawdę argument w postaci dokumentu, a nie gadaniny, a nie oświadczeń. Z oświadczenia nie mają mocy prawnej. Moc prawną ma wskazanie, że jest w budżecie miasta środki zabezpieczone, ale nie na to inwestycje i ta inwestycja po prostu tam nie powstanie. Mamy możliwość, zróbmy to, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Natomiast proszę państwa, ja proszę jeszcze o jedną informację, ponieważ mamy informację, co przed chwilą pan wójt powiedział o tym zakładzie, który jest niebezpieczny, kolejny realizowany. Natomiast na sesji poniedziałkowej powstały jeszcze kolejne informacje i zostały nam przedłożone, że tam w tym rejonie tego zakładu mają być posadowione kolejne inwestycje. Jedna inwestycja związana z elektroniką i chciałem się zapytać, czy to z elektroniką, która ma być
tworzona, czyli to mają być powstawane, ma być budowane coś, nie wiem, czy telewizory, czy radia, czy cokolwiek innego, nieważne, lub jakakolwiek inna elektronika, czy to są planowane zakłady, które mają być też zakładami recyklingowymi, czyli będzie się działo coś zupełnie odwrotnego. Czy będą tam zjeżdżały lodówki, pralki, laptopy, jak nam pokazywał taki pan, które zawierają rtęć, i one będą planowane, że one będą rozkładane i towar z tych elementów będzie przesyłany dalej, bo to dla mieszkańców sąsiadujących z tym terenem, więc też dla mieszkańców ulicy Krańcowej, jest kolejna niebezpieczna informacja. I jeszcze jedna rzecz, bo zostaliśmy poinformowani również, że będą miały się tam znajdować jeszcze jakieś inne zakłady. Więc ja bym prosił, żeby ktoś nam powiedział, co tam jest planowane, ale tak, żeby uszczegółowił, nie ogólnie, coś z elektroniką, coś z chemią, coś z czymś tam, tylko żeby nam po prostu powiedział konkretnie, czy czasem nam się tam nie szykuje, brudne zagłębie Lubartowa. Brudne, rozumiem pod tym względem, również odpady niebezpieczne, bo jeżeli my słyszymy dzisiaj, że ktoś będzie szukał czegoś w planie, żeby coś tam zablokować, albo że w przyszłości coś będzie realizowane, to proszę Państwa, dopóki nie zmienimy planu, to każdy, kto będzie miał taki pomysł, a będzie kupował kolejne działki od prywatnych przedsiębiorców, bo miasto nie będzie mogło odmówić w tej części strefy, będzie tam mógł lokalizować różne, różniaste, niebezpieczne dla nas przedsięwzięcia. Także prosiłbym o odpowiedź na te pytania. Po zakończeniu Komisji Spraw Społecznych pracę rozpoczęła Komisja Infrastruktury. Chciał, żeby jeszcze na początek, bo myśmy się... Zostali poinformowani, znaczy cały czas byliśmy informowani i na sesji rady, i na tych spotkaniach, które się odbywały, że miasto tak naprawdę nic nie wiedziało o tej inwestycji. Ja bym chciał prześledzić jakby cały ciąg wydarzeń, które się stały w związku z tym, z tą budową, z tymi pismami i tak dalej. I wtedy jakby, żebyśmy mieli jasność, czy rzeczywiście to wszystko, tak, z datami również, żeby to wszystko pokazało, czy to rzeczywiście tak jest, że ta inwestycja nagle powstała z dnia na dzień, nikt o niej nic nie wiedział i nagle buch, okazało się, że mamy tutaj za miedzą zakład. W 2020 roku był ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Wschodniej na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Łąkowej w Lubartowie oraz budowy ulicy w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów. Z moich informacji właśnie wiem, że chodziło o tą ulicę, która w tej chwili jest taka jakby interesująca nas. Wiem, że ten przetarg wygrała firma Torgan, spółka z o.o. i ona miała opracować tą dokumentację i to chyba była ta firma, o której pan tu naczelnik mówił, którą określił, że był kłopot z tą firmą. Umowa z panem Ganem została podpisana 8 marca 2021 roku. Ofertę złożył 22 stycznia 2021 roku. Cena umowna wynosiła 76 260 zł. To ja jeszcze zapytam w takim razie przedstawicieli PGK-u, czy firma Torgan zwracała się do Państwa o uzgodnienia dotyczące, może nie o uzgodnienia, tylko o warunki jakieś i co tam, o wydanie warunków, co tam można poprowadzić i tak dalej? Przedmiotowa firma wystąpiła o wydanie warunków technicznych i takowe warunki techniczne otrzymała. Jednocześnie na etapie wstępnych rozmów my podzieliliśmy się naszą koncepcją, naszą wizją rozwiązania tego problemu. Tą, która została jakby nieuwzględniona, tak? Projektant miał troszeczkę inną wizję, inne rozwiązania techniczne, inne trasy, aczkolwiek same założenia pierwotne zostały na tym samym poziomie. W międzyczasie złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu w sierpniu 2021 roku o dofinansowanie tej drogi. Okej. Dobrze, w sierpniu 2021 roku o dofinansowanie tej drogi, ale to już z dokumentacją, rozumiem.
Tak? To znaczy nie, no złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu o to, żeby pozyskać dofinansowanie na budowę drogi. To wydział, który jakby złożył? Wydział? No, Wydział Strategii i Rozwoju. I Funduszy Zewnętrznych. Rozumiem. Czy do składania wniosku to rozumiem, że była pełna dokumentacja? Nie, w tych wnioskach nie wymagano żadnej dokumentacji, starczył niewielki opis. Czyli nie było wiadomo, czy tam będzie budowa kanalizacji i tak dalej? Już mówię. Było wskazane, że to będzie droga od drogi S19. Widzicie Państwo gdzieś mi się. Mhm. To znaczy, gdyby Pan wymienił, co zakładał wniosek ten. Właśnie już. Zbudowana zostanie infrastruktura techniczna terenów przemysłowych obejmująca budowę dróg dojazdowych przy budowanej drodze S19, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz teletechnicznych. Powstaną nowe chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe, komunikacyjne tereny, komunikujące tereny inwestycyjne z przystankami PKS, budowa oświetlenia energooszczędnego, no i tyle. Równocześnie z tym, wiemy z informacji różnych, że w tym samym czasie do Urzędu Miasta wpływały zapytania od osób, co prawda prywatnych, ale można się, że tak powiem, zasugerować, że osób reprezentujących firmę Stena Recycling o możliwość korzystania z dróg dojazdowych i wjazdu. Ja bym tu chciał zapytać pana Stępińskiego, jeśli można, czy takie zapytania wpływały do państwa? To na początku marca tego roku osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem do Urzędu Miasta w oparciu o przepisach o informacji publicznej, czy jaki status ma odcinek ten ślepy ulicy Przemysłowej, czy mogą z niego korzystać wszyscy zgodnie z jej przeznaczeniem tej drogi. Okej, okay, a czy to jest tajemnica, kto zapytał konkretnie, czy można uzyskać? Ja w tej chwili nazwiska nie pamiętam, to była kobieta, Joanna, nie pamiętam nazwiska w tym momencie. Natomiast została ta informacja publiczna udzielona, odpowiedź osobie, i taki był wniosek osobie fizycznej. Znaczy, ja rozumiem, że to pismo, które wpłynęło, ono ma swój obieg jakiś i to pismo można... Tak, bo to był wniosek o udostępnienie informacji publicznej, były wskazane z tego, co pamiętam, działki. Teraz już to się składa w jakąś całość, tak, po fakcie. No właśnie, dlatego, stąd też moje pytania są, proszę. Na tamtą chwilę, tak jak Państwu powiedziałem, była to odpowiedź udzielona osobie fizycznej i dotyczyła tylko i wyłącznie wskazania tych działek pod drogą ulicą Przemysłową, czy można z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem tej drogi, tak? Czy jakieś są ograniczenia w korzystaniu z tej drogi. Nie było tam wskazania ani gdzie chce ten ktoś dojechać, tak? Do jakiej nieruchomości, tym bardziej co planuje, tak? Jakimi samochodami, w jakim celu i tak dalej. Było tylko krótkie pytanie dotyczące wymienionych działek pod drogą ulicą Przemysłową, czy można z nich korzystać tak jak z drogi publicznej. Firma Stena, składając wniosek o wydanie warunków przyłączenia, na pewno, nie mamy tu ze sobą, ale dołączyła, albo przynajmniej na pewno są wskazane działki, do których ta woda miała być dostarczona. Czyli to jest ten mniej więcej teren tutaj, co jest na czerwono zaznaczony. Ale w tej chwili trudno mi powiedzieć, musimy sprawdzić u siebie w dokumentacji, bo nie wiem, nie pamiętam. Ja mam następujące pytanie do pana Trocyka. Czy do Urzędu Miasta w 2021 roku wpłynęło jakieś pismo od tej samej pani, o której przypomniał sobie pan Stępiński, która dopytywała później o możliwość realizowania pewnych przedsięwzięć, czy wpłynęło do ratusza takowe pismo oficjalne,
pod którym ona się podpisała, pani doktor, i czy wasz wydział udzielił jakiejś odpowiedzi? Jeżeli tak, to kiedy takie pismo wpłynęło i jaka została udzielona odpowiedź na to pytanie? Z tego co pamiętam, to wpłynęło takie pismo w grudniu, dotyczyło 2021, tak jak pan powiedział. Dotyczyło, z tego co pamiętam, sposobu zagospodarowania terenu, znaczy inwestycji przy działkach wskazanych w piśmie. Została udzielona odpowiedź zgodnie z naszą wiedzą, czyli że będzie budowana droga z kanalizacją i z wodociągiem. Ja zachęcam wszystkich, żeby weszli na stronę, wpisali imię dr Joanna Dmowska i zobaczycie państwo, jako firmę reprezentuje ta pani doktor. Także informacje, że ratusz nie wiedział nic do nie wiadomo kiedy, no też można między bajki włożyć. Była to informacja do osoby prywatnej, fizycznej, złożona w trybie udzielenia informacji publicznej i została taka odpowiedź udzielona pani, która o nią prosiła. Ja tylko nadal zwracam uwagę państwu na te daty, które występowały w tych elementach, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali, żeby jakby, bo to kolejny raz potwierdza i tu ja jeszcze też chcę podkreślić to, co już było pewnie mówione na poprzedniej komisji, ale też chcę podkreślić to, że firma, która zajmuje się taką działalnością, nie posiada ani jednej działki w momencie próby lokalizacji. Wie, że tych działek jest nie jedna, którą może kupić od jednej osoby, tylko od 7 osób, w związku z czym negocjacje, jak wszyscy dobrze domyślają się, będą trudne, bo 6 się zgodzi, jedna się nie zgodzi, już jest po inwestycji. Mimo wszystko cały czas lokuje tutaj swoją inwestycję, dostaje odmowę dotyczącą kanalizacji z PGK-u, a mimo wszystko cały czas jest przy tej lokalizacji. Przy lokalizacji, która jakby no bez odpowiedniej infrastruktury całą jakby inwestycję nie ma racji bytu. Więc biorąc pod uwagę te daty, które tutaj się przewijały, powiem szczerze, to jest moja oczywiście prywatna opinia, ale ja nie wierzę w to, żeby nikt w Urzędzie Miasta nie wiedział o tym, że taka inwestycja powstaje, bo mało, dlatego zapytałem, kiedy został przetarg rozstrzygnięty, bo to, że my składamy wniosek budowę tej drogi łącznie z kanalizacją, to nie znaczy, że ta kanalizacja zostanie wybudowana. Po pierwsze, nie było wiadomo, że dostaniemy te pieniądze. Po drugie, nie było wiadomo, że zostanie wybudowana ta instalacja, bo nawet nie był wyłoniony w tym czasie firma, która się tego podejmie. Nie było wiadomo, jaka... Wykonawca, o właśnie, dziękuję, brakowało mi słowa. I mimo wszystko cały czas firma Stena cały czas upiera się przy tej lokalizacji. I cały czas jest pewna jakby usytuowania tego zakładu w tym miejscu. No wierzcie mi państwo, to jakieś cuda chyba są. Tak, niemożliwe to jest po prostu. Już wiemy, że osoba prywatna zjawia się w Urzędzie Miasta, nie budzi to niczyich wątpliwości, wnioskuje o określone zapytania, nikt się tym nie interesuje, bo to osoba prywatna. 2021 rok. Później dowiadujemy się, również mamy wpisane kwestie związane z Nowym Ładem, droga ma powstać. Mam dwa pytania. Pierwsze to takie. Jaka jest wartość gruntów, wartość, jak ona została określona przy analizie budowy tej drogi w pole, tak jak wcześniej powiedziałem, jaka jest wartość gruntów, które muszą być wykupione, które będą na zasadzie z RID-u przejęte i będzie się trzeba będzie rozliczyć z osobami, przez które to działki będzie biegła ta droga, to jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie jest... I drugie pytanie, ja bym prosił, żeby udzielić mi odpowiedzi na zapytanie, które zadałem na Komisji jeszcze Spraw Społecznych, a mianowicie o ten brudny przemysł, o te firmy, które mają być lokowane po tej stronie zachodniej tego terenu inwestycyjnego, bo nie dostaliśmy odpowiedzi, tak żeby nam doprecyzowano, co to za zakłady, jak to powiedział pan burmistrz na ostatniej sesji, które będą dawały miejsca pracy w trudnym okresie czasu, co to będą konkretnie zakłady? Pytałem o elektronikę, pytałem o pozostałe firmy, które były wymienione na sesji Rady Miasta. Prosiłbym o udzielenie tej odpowiedzi, bo jej nie otrzymałem w pierwszej części. Odnosząc się do pierwszego pytania o odszkodowanie, które będzie trzeba wypłacić w przypadku budowy tej drogi, zresztą jak i każdej innej realizowanej w oparciu o tak zwaną specustawę drogową, to odszkodowanie ustala się dopiero później, już po wydaniu decyzji, która zezwala na realizację. Ale szacunkowo. Nie podejmuje się, ponieważ starosta w takim wypadku powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który wycenia te grunty. Dla każdego gruntu indywidualnie jest realizowany operat szacunkowy i wtedy można określać wartość. Wiemy, co się stało z rynkiem nieruchomości w ostatnich 2 latach. Widzimy niesamowite wzrosty cen, dlatego nie wiemy, co się będzie dalej działo z uwagi na inflację, ubożenie społeczeństwa. Dlatego poczekajmy na operaty szacunkowe w przypadku, jeżeli ta droga miała być realizowana w tym miejscu lub w każdym innym, chociażby wzdłuż torów kolejowych. To ja dopytam jeszcze zanim na drugie pytanie, tak żebyśmy nie uciekł nam wątek. Czyli ja rozumiem, że to postępowanie przetargowe, które już się odbyło, gdzie mamy wpisaną wartość tego przedsięwzięcia na kwotę prawie 5 milionów złotych, bez 3 czy bez 4 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, a dotyczy tylko i wyłącznie tej konkretnej drogi, to jest tylko i wyłącznie inwestycja, wykonanie inwestycji. I tu nie mamy jeszcze kwot uwzględnionych dotyczących wypłaty odszkodowań, bo odszkodowania będą wypłacane na późniejszym okresie czasu, kiedy to zostaną określone, rozumiem, wartości działek w chwili, kiedy będzie już pobudowana tam droga, czyli na pewno zostaną wypłacone te odszkodowania wyższe niż gdyby to miało być wykupione zanim ta droga tam powstała, no bo wszyscy się zgadzamy, że wartość tych nieruchomości wzrośnie. Umowa jest zawarta na wykonanie konkretnych robót bez wypłaty odszkodowania. Pytanie dotyczące lokalizacji tych firm. Ja osobiście nie mam tych informacji, które pan radny przedstawił, części tych informacji może. Natomiast mogę się wypowiedzieć co do jednej sprawy, bo było to procedowane w Urzędzie Miasta Lubartów. Taki wniosek został rozpatrzony i decyzja została wydana. Chodzi o lokalizację tego zakładu chemii nieorganicznej pana Pastwy. On będzie zlokalizowany w tych pierwszych 4 działkach tutaj, od bezpośrednio przyległych, te 4 pierwsze działki, bezpośrednio przyległe do łącznika, do obwodnicy. Ten zakład, kiedy osiągnie pełną moc produkcyjną, będzie przetwarzał moc wszystkich instalacji, które będą pracowały w tym zakładzie, to będzie 9635 ton rocznie, z czego 7000 ton, czyli ponad 70%, będzie stanowiła woda demineralizowana. Jeżeli chodzi o inne produkty powstające na terenie tego zakładu, będą to związki chemiczne w postaci granulatów, proszków, płynów i będą to półprodukty, będą to pigmenty do farb, będą to półprodukty używane do wzbogacania nawozów, będą to substancje używane do odczynników laboratoryjnych, będą to również składniki do suplementów diety, dodatki do pasz i środki wykorzystywane w ogólno pojętym
spożywczym sektorze. Także zachęcam mieszkańców Kręcowi do przeczytania również tego raportu dotyczącego pana pastwy, ale tutaj... Ja tylko jeszcze mogę, bo to tak chyba tutaj od nikogo nie wybrzmiało, że jeżeli państwo radni, nie mówię, że państwo, bo to ten plan akurat, który u nas obowiązuje, to obowiązuje od 97 roku, jakieś tam przesunięcia dróg były w 2006 roku, tylko chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli Rada Miasta w jakiejkolwiek gminie przyjmie taki i inny plan, gdzie dopuści lokalizację takich inwestycji, to już później urzędnicy Urzędu Miasta i pan burmistrz w tym wypadku jako organ czy wójt, tak, w przypadku gminy, ma bardzo ograniczone możliwości, jeżeli wszystko jest zgodnie z prawem oczywiście, jeżeli zakład i całe instalacje, które będą w tym zakładzie pracowały, są zaprojektowane z odpowiednimi normami na podstawie odpowiednich rozporządzeń, ustaw i tak dalej. Jeżeli wpłyną do nas pozytywne opinie organów, to jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu, to są głównie te opinie, to my tak naprawdę nie możemy wydać decyzji nie bo nie, bo po prostu są organy odwoławcze od takich decyzji, które wiadomo są wydawane w samorządach i ewentualnie to może tylko oprócz kompromitacji organu, który takie decyzje wydał, przedłużyć tak jakby tak sprawę, czyli o kilka miesięcy czy o rok, a rozstrzygnięcie może przyjść, że tak powiem, nie od nas, tylko od organów odwoławczych, tak? Bo w pierwszej kolejności pewnie zwrócą do ponownego rozpatrzenia, a później już wydadzą merytoryczną w kolejnym odwołaniu decyzję w sprawie. Także my procedowaliśmy blisko 11 miesięcy, bo wniosek, jeżeli chodzi o pana pastwę, był złożony na początku października 2020 roku, a sama decyzja została wydana 30 sierpnia 2021 roku. Wszystkie wątpliwości organów opiniujących, bo było wiele wyjaśnień, wniosków, dokumentów dodatkowo składanych, zostały rozwiane. Ostatecznie otrzymaliśmy opinie pozytywne ze wszystkich organów opiniujących i tak naprawdę no, nie mieliśmy bardzo wyjścia, jeżeli chodzi o wydanie takiej decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że na sesjach Rady Miasta, również w chwili, kiedy była ta informacja nam przedkładana dotycząca budowy tej drogi, byliśmy informowani, że... Ja podejdę może, bo tak to będziemy. Byliśmy informowani, że ta droga jest budowana właśnie między innymi po to, żeby dbać o zakład pana pastwy, który, tak jak przed chwilą naczelnik powiedział, na tych trzech działkach będzie czterech zlokalizowany. To proszę zwrócić uwagę, po co budować drogę, skoro działki znajdują się bezpośrednio przy drodze? To jest moje pytanie podstawowe, bo zupełnie tego nie rozumiem, po co taka inwestycja jest prowadzona. Ale, żeby nie być gołosłownym, to tutaj taka pytanie do pana wiceburmistrza Małyski, ponieważ tutaj pan radny Stępiński, przepraszam, radny, może w przyszłości i radny, ale na dzień dzisiejszy naczelnik Stępiński stwierdził, że on nie wie, żeby jakiekolwiek inne zakłady miały tam powstać, podczas kiedy i pan, jako zastępca pana burmistrza, ale my jako radni, na ostatniej sesji Rady Miasta, tej, która odbywała się w sposób zdalny, wyraźnie usłyszeliśmy o co najmniej trzech innych podmiotach, które chcą tutaj zlokalizować swoją działalność, więc ja bym prosił, że być może, jeżeli naczelnicy nie wiedzą, to być może osoby, które zarządzają naszym miastem, udzielą nam tych odpowiedzi na te pytania. My możemy mówić o tym, że jakiś zakład powstanie, możemy wymieniać nazwy w momencie, kiedy wpłyną do nas już konkretne decyzje. My nie mamy wpływu na to, co nasi prywatni przedsiębiorcy, no bo tak można nazwać właścicieli działek, mają zamiar, w jaki sposób wykorzystać te swoje działki. My nie możemy też obserwować tego, co się dzieje na rynku. Jest wielu przedsiębiorców, nam zależy na tym, żeby tych przedsiębiorców przybywało, natomiast my nie mamy takich narzędzi, żeby śledzić ich, o ich zamiarach, tak? My po prostu nie wiemy do końca, jakie te zamiary, czy będą zrealizowane, czy nie. Mówi się gdzieś tam w kuluarach, że jakieś zakłady mają powstać, wymienia się jakieś nazwy, takie czy inne. Jakie? Natomiast dopóki w sposób sformalizowany nie wpłyną do nas wnioski albo nie zostaniemy poinformowani, tak jak w tym o konkretnym przypadku, to my nie możemy mówić, że jakieś inwestycje będą realizowane i powstaną jakieś zakłady produkcyjne takie czy inne. Na dzień dzisiejszy w sposób sformalizowany wiemy, że powstanie zakład
pana pastwy, tak? Nawet nie wiem do końca, czy powinniśmy mówić i wymieniać nazwę tego zakładu, czy nam wolno jest. BIP jest, tak. Czyli konkret, wiemy, że ten zakład powstanie, ma już tak naprawdę pozwolenie na budowę. Natomiast wielu przedsiębiorców i właścicieli działek, i przedsiębiorców, którzy zamierzają kupić działki gdzieś od osób prywatnych, nosi się z zamiarem uruchomienia jakichś biznesów, budowy zakładów. No i to jest naturalna kolej rzeczy, zresztą bardzo nam zależy na tym. I w momencie, kiedy w sposób sformalizowany otrzymamy jakąś informację konkretną, wtedy możemy mówić, że taki czy inny zakład powstanie. To znaczy ja jestem tylko i wyłącznie gościem na tej komisji, nie mogę składać wniosków i nie mogę proponować pewnych rozwiązań, ale mam gorąco prośbę do komisji, abyście państwo zakończyli to dzisiejsze posiedzenie wnioskiem takim oto, ponieważ z pierwszej i drugiej dyskusji jasno rysuje się taka sytuacja, że no podstawą do tego, żeby uniemożliwić budowę tego zakładu jest, raz jest kanalizacja, gdzie usłyszeliśmy dzisiaj, że idzie to, poszło to w dobrą stronę. Dwa, budowa tej drogi. Na ostatniej sesji przypomnę, że wnioski dotyczące no braku realizacji tej inwestycji spotkały się z krytyką większości radnych. Ta inwestycja dalej w budżecie jest, więc ja bym prosił, żeby państwo złożyli wniosek następujący, ponieważ jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to jest inicjatywa pana burmistrza. Więc aby wystosować wniosek do pana burmistrza, aby przedłożył na sesję nadzwyczajną, która powinna się odbyć w ciągu najbliższych 3 dni, właśnie wniosek dotyczący zdjęcia tej inwestycji z tego rejonu, gdzie dzisiaj wyraźnie usłyszeliśmy, że przesunąć można w inne miejsce, tak, bez utraty tych środków. A jeżeli to nie zaskutkuje, to uważam, że jako radni powinniśmy podjąć odrębne decyzje. Natomiast w tym momencie jest to taki ruch, który możemy jako Rada Miasta wykonać, konkretny, który zablokuje tę inwestycję. I pamiętajcie, że dzisiaj wyraźnie nam zasugerowano, że zostało nam chyba 14 czy 16 dni, aby zgłosić uwagi do raportu. Także to musi się odbyć w ciągu najbliższych 3-4 dni, taka sesja, żeby dokument był już pełnowartościowym dokumentem w postaci braku wniesień uwag przez nadzór, tak żeby on mógł posłużyć jako dokument do wniesienia tych uwag. Ja tu słyszę, że powinniśmy budować drogę tam, gdzie miasto ma swoje tereny, ma własność komunalną. Pytanie, a nie powinno budować dla swoich mieszkańców, dla podatników, dla osób fizycznych, dla prywatnych inwestorów? Ktoś się obawia, że ceny wzrosną. Zbudujemy drogę i nagle wzrosną ceny gruntu. No to jeśli tak, to pytanie. Dla kogo mamy budować tą drogę? A gdzie samorząd? Dzisiaj debata, która miała służyć ocenie konsekwencji ekologicznych dla naszego gminy, zamieniła się w debatę, jak zaszkodzić naszemu samorządowi. Rozumiem. Panie przewodniczący, ja bardzo proszę, ja powiedziałem na samym początku, że nie dam wprowadzać takich elementów na komisję, tak? Więc bardzo proszę, nie jest pan członkiem komisji, udzieliłem panu głosu, ale przestrzegam, proszę nie używać tez, które są nieprawdziwe. Nikt tu nie przyszedł po to, żeby zaszkodzić. To są tylko pana przemyślenia. Oczywiście ma pan prawo tak myśleć, ale poza komisją. W tej chwili bardzo proszę, żeby pan dokończył swoją myśl, bo tu jeszcze inni głosy. Odnoszę się do pańskiej uwagi z szacunkiem. Chciałbym, żeby pan kierował te uwagi również pod adresem innych. Ale ja bardzo proszę, bo pan zaczyna wprowadzać atmosferę sesji. Ja nie mam zamiaru z panem dyskutować. Proszę do brzegu, jak to pan mówi zawsze. No właśnie, przyjmuję do wiadomości pańskie uwagi. Więc mówię tak, proszę państwa, odwoływanie się do decyzji innych gremium, do tego kompetentnych, jest moim zdaniem sytuacją niewłaściwą. Dlatego ja proponuję, proszę państwa, jeszcze zbadać kwestię zasadności tej inwestycji w oparciu o stan prawny, bo tu już jakieś wnioski padają. A ja powiem tak, a dlaczego radni nie powiedzieli, dlaczego przedstawiciele miasta nie powiedzieli, że postępowanie przetargowe było w maju, że 22 czerwca wybrano dwóch operentów i podpisano umowę na z dwoma, firma Kompleks i firma PRD Lubartów. Podpisali umowę na wykonanie tej drogi i jakieś skutki prawne wykonania tej drogi
do obsługi naszej strefy występują. Dlaczego o tym nie mówimy? Tylko tak, namawiamy już, wracamy do kwestii sesji, panie przewodniczący, to już kwestia, chyba sesja to załatwiła, i mówimy, że zablokować inwestycje drogowe z wyjątkiem tej drogi. Na tą drogę w czerwcu podpisano umowę. Chciałbym łaskawym członkom tej komisji i gościom zwrócić uwagę. Dlatego ja nie widzę związku między tą drogą, nie, proszę państwa, nie mieć karaj, nie rękę, inaczej, nie rękę karaj, tylko mózg, który kieruje to ręką. Ta inwestycja nie ma żadnego związku z tą drogą. Ja jeszcze raz, proszę państwa, no ja powiem tak, no mieliśmy zorganizować posiedzenie wspólne komisji, ale wtedy by pan przewodniczący jakby prowadził i być może doprowadziłby do sytuacji, która w tej chwili miała miejsce. Dyskusja nie dotyczy drogi, to był jeden z głosów, który prosił, żeby członkowie komisji podjęli taki wniosek. Ja przypominam, że tu na posiedzeniu jest 3 członków komisji i nikt nam nie musi mówić, co mamy robić. Natomiast niepotrzebne są takie wycieczki, bo tu nikt naprawdę nie toczy walki wewnętrznej. Ja na początku zwróciłem uwagę na pewne elementy i daty, które mówią tylko i wyłącznie o tym, że nieprawdą jest to, że nikt w Urzędzie Miasta o tym nie wiedział. I tylko tyle. I taka jest, a nie jest to żadna walka wewnętrzna. Ja myślę, że niepotrzebnie pań i państwa, niektórzy radni próbują spróbować kłócić samorządy, to jest niepotrzebne. Gmina ma prawo decydować o tym, co jest na jej terenie. My mamy prawo, co jest w ramach posiadanych środków, w ramach prawa i posiadanych możliwości, możemy te inwestycje ograniczać. Ja apeluję tylko do wszystkich, żeby następnym razem wzajemnie się informować o tym, jakiego rodzaju inwestycje mają zamiar powstać. Ja wykonałem swoją pracę domową. Spotkałem się z określonymi osobami, które to przedsięwzięcie realizowały. I w dniu wczoraj była niedziela? Nie, wczoraj był poniedziałek, w dniu wczorajszym no długie posiedzenie miałem razem z nimi i wprost mi wskazano, że właśnie drogą do zablokowania tego przedsięwzięcia są te rzeczy, o których dzisiaj usłyszałem. Cieszę się, że jest zablokowane. To jeżeli jest to zablokowane, jeżeli jest podstawa prawna do tego, żeby zablokować i co najważniejsze, jest dokument, nie gadanie, jest dokument, to jest jeden z argumentów. Jeżeli ja, będąc na tych wszystkich spotkaniach, a na wszystkich spotkaniach byłem od początku do końca, słyszę, gdzie wstaje przedstawiciel firmy Stena Recykling i wprost wskazuje, że w raporcie jest mowa o drodze tej, którą mają być transportowane te odpady. Staje i podchodzi do mapy i rysuje tą konkretną drogę. Nie rysuje przez Dannobór, przez Krańcową, przez Przemysłową, nie rysuje żadnych innych dróg, które są określone w tym raporcie. I w raporcie czytam wprost, gmina przewiduje budowę nowej drogi dojazdowej, został zarezerwowany odpowiedni pas drogowy, zostanie zbudowana droga o odpowiedniej nośności, uwzględniając, że będzie się komunikować z terenami przemysłowymi i musi być przystosowana do transportu ciężkiego. To jedyną taką drogą jest ta, która właśnie ma za chwilę powstać. Więc zablokowanie tej drogi to jest drugi z takich najmocniejszych argumentów. I tak mi wprost wczoraj o tym powiedziano. Ci, którzy już to robili, którzy już to skutecznie zablokowali i którzy, tu nie ma się co śmiać, panie radny Gregorowicz, którzy włożyli dużo pracy w to, żeby tam zablokować i teraz wkładają też dużo pracy, żeby nam też pomóc na każdym etapie. Także to jest, uważam, zasadne, żeby za wszelką cenę po prostu to, tym bardziej, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, bo muszę się do tego odnieść. No jeżeli padają takie oto argumenty, no przecież rozpisany przetarg, no przecież podpisane umowy, no to ja przecież pamiętam też taki przetarg w mieście Lubartowie, na który została rozpisana umowa, został wybrany wykonawca, i to przedsięwzięcie, na marginesie powiem, że nie jestem szczęśliwy z tego, że to w tym miejscu funkcjonuje, miało być posadowione w okolicach ratusza, a jest posadowione obok biblioteki. No proszę spojrzeć, na co został rozpisany przetarg i gdzie miało się to znajdować, a gdzie ostatecznie się znajduje. Ustawa o zamówieniach publicznych
nie wkroczyła tutaj, więc była możliwość przeniesienia tego w zupełnie inne miejsce w oparciu o już rozstrzygnięty przetarg. Rozstrzygnięty przetarg. Także podawanie tego typu argumentów, no to jest naprawdę... Przewodniczący Gregorowicz użył słowa klucz, zawsze na mnie działa, takie hasła działają, mianowicie słowo optymalizacja. No więc tak, cóż to za optymalizacja, wybudować drogę za 5 milionów złotych, gdzie nie zawarte są koszty wykupów, czy tam odszkodowań, jak zwał, tak zwał. Dla mnie to samo, i tak muszę pieniądze wydać, znaczy muszę, jako miasto musimy wydać. Cóż to za optymalizacja, czyli wydam na dobrą sprawę blisko 6 milionów złotych, a może trochę mniej, może trochę więcej, po to, żeby stworzyć warunki do otworzenia jednego zakładu, na dodatek na terenie nie mojej gminy, z której ja nie będę miał złamanego grosza, no będę miał ścieki i odbiór wody w ilości 1 metr sześcienny czy 2 metry sześcienne na dobę. To ja dziękuję za taką optymalizację. To ja wolałbym wydać 6 milionów złotych w okolicach na uzbrojenie czy stworzenie lepszych warunków na terenach albo już działających. Patrzmy na wykupy gruntów, żeby cały teren inwestycyjny należał już do miasta, na przykład w okolicach gazowej, tak, gdzie też nie wszystkie działki są nasze. Albo nawet już nie patrząc się na ceny, aktualne ceny działek, tylko na biegu te 6 milionów wydał na, czy tam powiedzmy ileś tam, na ile możemy sobie pozwolić, na południe od Koźmińskiego, bo mam drogę, bo mam prąd, bo mam infrastrukturę, mam wszystko. I tutaj te działki wykupuję i wtedy voilà, proszę bardzo, zapraszam inwestorów. A nie robię drogę, uzbrajam drogę, licząc na to, że jacyś inwestorzy mi się pojawią w tym terenie, tak? Na dodatek funduję im z marszu prezent w postaci zakładu utylizacji odpadów. Fajne sąsiedztwo, dziękuję bardzo. Dziękuję za taką optymalizację. Wydaje mi się, tak z boku patrząc, jako taki trochę praktyk gospodarczy, to widzę, że tak, ta droga jest środkiem do zablokowania. Nie, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Nie ma argumentów prawnych, którymi można zablokować tę inwestycję poza działaniami infrastrukturalnymi. Więc tą drogę, skoro nawet umowa jest podpisana, to trzeba tak opóźnić w czasie albo skrócić, żeby tam jednak nie było dojazdu do tych działek. Nie musi być 300 metrów, niech będzie 100 metrów, a może trzeba opóźnić ją rok lub dwa. A pieniądze te, które zostały przyznane na drogę, są na dwie drogi, tą i tam za Dako. Może tamtą trzeba wydłużyć, a może trzeba tam oświetlenie zrobić, ścieżkę rowerową, chodników więcej, nie wiem. Tak jak tutaj przedstawiał pan naczelnik, wydać te pieniądze, zresztą nie trzeba szukać. I tak inflacja zżarła, że tak powiem, te pieniądze, że w tej chwili to tych 5 milionów to nie starczy na te dwa odcinki. Najprawdopodobniej wykonawca wystąpi o to, żeby podnieść tą cenę o milion czy dwa. No i to jest wystarczający argument, żeby drogę skrócić. Nie będzie tam 300 metrów, tylko będzie 150, już nie ma. Druga rzecz, kanalizacja. No z kanalizacją jej nie ma i oby tam nie było. No pytanie tylko, po co tam wodociąg został wybudowany, bo tutaj jakoś nikt nic nie wspomina, ale przecież ten wodociąg tam już jest wybudowany. Ja również byłem na tym spotkaniu i słuchałem wypowiedzi przedstawicieli tej firmy. Oni wyraźnie powiedzieli, że to, że ta firma tam będzie zlokalizowana, zawdzięczają to temu, że my jako miasto mamy w planach budowy tam drogi. I to jest główny element decyzyjny lokalizacji tej firmy. Owszem, jest tam droga gminna, wiejska o szerokości 3,5 metra, gruntowa. Czy wyobrażacie sobie państwo ciężarówki o nośności iluś tam ton, nie wiem, 10 ton, które jeżdżą przez takie drogi? No nie oszukujmy się, 22 ton. Czyli ta droga to jest kluczowy element tej całej inwestycji, bo również w tej drodze będzie przebiegała kanalizacja. Drugi element bardzo ważny do funkcjonowania tego typu przedsięwzięcia. W związku z tym
Zmiana lokalizacji tej drogi to jest moim zdaniem osobistym, bo w tej chwili wypowiadam się osobiście, nie jako, jako zastępca burmistrza, ale też mam prawo do wyrażania swoich opinii. Może nie reprezentuję w tym momencie Urzędu Miasta. Uważam, że najrozsądniejszym rozwiązaniem, żeby uniemożliwić tej firmie lokalizację zakładu, to jest zmiana lokalizacji drogi. My nie możemy zrezygnować z 5 milionów dofinansowania, jakie otrzymaliśmy z Polskiego Ładu. My nie musimy tracić tych środków, my możemy zmienić lokalizację tej drogi. Ta droga może przebiegać tak, jak tutaj Państwo widzicie, to jest ta żółta kreseczka wzdłuż linii kolejowej, zwłaszcza, że tam mamy działkę miejską, czyli drogę miejską o szerokości 3,5 metra, czyli nie musimy wykupować gruntów. Możemy dokupić grunty, żeby tą drogę poszerzyć. Tam droga już jest. I tak naprawdę nasi przedsiębiorcy lokalni, którzy posiadają tam działki gruntowe, znaczy swoje działki, mogą korzystać z tej drogi gruntowej na dzień dzisiejszy. Czyli to nie jest nasza kluczowa inwestycja w tym miejscu, która nam spowoduje rozwój przedsiębiorczości, czyli no, wybudujemy tam drogę i nagle przybędzie nam wielu inwestorów. Naprawdę ta droga, czyli lokalizacja tej drogi, to jest element kluczowy, żeby zablokować tą inwestycję, na którą moim zdaniem nie powinniśmy się zgadzać. Wniosek do pana burmistrza Paśnika o zwołanie nadzwyczajnej sesji budżetowej i na tej sesji wprowadzenie zmiany w budżecie polegającej na dopisaniu tego, co już pozostawiam jakby do wyboru panu burmistrzowi, jak to rozegra. Rezygnacji z budowy drogi lub w tej lokalizacji lub przeniesienia budowy drogi do innej lokalizacji zgodnie z sugestiami tutaj pana zastępcy. Czy taki wniosek panowie będziemy głosować? Jeśli proces decyzyjny odbywa się na drodze prawnej między zamawiającym a inwestorem na podstawie podpisanej umowy, to administracyjne przymuszanie pana burmistrza do takich czy innych zachowań, które odpowiada za stan rzeczy. Panie Grzegorzu, to jest Komisja Infrastruktury. Każdy członek Komisji Infrastruktury może złożyć wniosek, jaki chce. Czy pan burmistrz go zrealizuje, czy nie, to już jest sprawa pana burmistrza. Jeśli pan mówi, że takie są rozmowy, czy mogą być prowadzone rozmowy, to tym bardziej taki wniosek umotywuje pana burmistrza, żeby do takich działań przystąpił. Czy sesję zwoła, czy nie, to będzie jakby oddzielny temat. Dlatego ja postawiłem wniosek. Proszę państwa radnych, członków komisji o przegłosowanie tego wniosku. Natomiast wtedy pan burmistrz będzie robił to, co uważa za stosowne. Kto z członków komisji infrastruktury jest za poparciem mojego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za, więc wszyscy obecni, dziękuję. Wniosek przeszedł. Długie i burzliwe obrady zakończyły się 2 wnioskami. Oba dotyczyły braku zgody na budowę kontrowersyjnej drogi. Komisja Infrastruktury przegłosowała wniosek adresowany do burmistrza, aby ten ostatni zwołał nadzwyczajną sesję i przedłożył projekt usuwający z planu inwestycji drogę, która według przedstawicieli firmy Stena Recycling jest niezbędna dla funkcjonowania zakładu. Po wypowiedzi wiceburmistrza Małyski można było mieć nadzieję, że ów wniosek burmistrz szybko zrealizuje. Tymczasem od posiedzenia komisji minął już ponad tydzień, a burmistrz nie wsłuchał się w skierowany do niego wniosek. Do 2 października można wnieść uwagi do raportu i aby skutecznie podnieść argument, aby raport został odrzucony, potrzebna jest prawomocna uchwała. Stało się niestety inaczej i istnieje duże niebezpieczeństwo, że zakład jednak powstanie. Już za tydzień odsłonimy kulisy tego, jak, kiedy i kto współpracował w ratuszu z firmą Stena Recycling. Dla kanału S Bartosz Giza. 24 września na dziedzińcu przed Pałacem Sanguszku w Lubartowie odbył się piknik z produktem polskim, podczas którego odbył się konkurs Bitwa Regionów. Ideą, która przyświecała temu przedsięwzięciu, było rozpropagowanie i reaktywacja starych, dawnych przepisów kulinarnych.
z których korzystały nasze babcie, nasze prababcie, które gdzieś skrzętnie notowane zalegają w domowych notesikach. Piknik odbył się po to, aby promować lokalne produkty i potrawy. Swoje wyroby prezentowały koła gospodyń wiejskich z terenu naszego powiatu. Podczas pikniku można było spróbować regionalnych dań, ale także gulaszu z dziczyzny czy myśliwskiego bigosu. Ponadto potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich brały udział w konkursie kulinarnym pod nazwą Bitwa Regionów. Do konkursu kulinarnego na najlepszą regionalną potrawę przystąpiło 6 kół gospodyń wiejskich. Przypomnę tutaj, że pierwsze miejsce zajęła potrawa łoboda z kaszą gryczaną i z mięsem, którą przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Górce Lubartowskiej. Zwyciężczynie Bitwy Regionów z Górki Lubartowskiej będą teraz brały udział w zmaganiach kulinarnych na etapie wojewódzkim. Chciałbym tutaj jeszcze raz paniom serdecznie pogratulować i życzę zwycięstwa w kolejnym wojewódzkim etapie Bitwy Regionów. Trzymam za nich kciuki. Imprezie towarzyszyły występy artystów z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie oraz lubartowskiego zespołu Syndrom Beczki. Gdzie przyjaciół grom i rodziny dom. Na najmłodszych zaś czekały dmuchańce i mnóstwo zabawy z animatorami. A w dalszej części informacji. Biegam, bo lubię lasy już 9 października. Każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszej pracy. Jodek potasu trafił do gmin. Cała akcja ma charakter prewencyjny. Pojechał rowerem ponad 3000 km. Odwiedziłem 21 centrów kwiatostwa w naszym kraju. Biegam, bo lubię lasy. Impreza dla miłośników aktywności fizycznej w otoczeniu natury powraca. Już 9 października na terenie Lasów Kozłowieckich o 13 wystartuje bieg główny na dystansie 10 km. Impreza oficjalnie rozpocznie się o godzinie 11.15 na parkingu leśnym Kopanina. Nadleśnictwo Lubartów przygotowało trasę dla dzieci, 10-kilometrową trasę biegu głównego, ale też 5-kilometrowy dystans dla miłośników Nordic Walking. A w jaki sposób można się zapisać? Na wydarzenie Biegam, bo lubię lasy można zapisać się elektronicznie. Link do zapisów jest na naszej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym. Jeżeli ktoś nie zdąży, również w dniu biegu 9 października o godzinie 10 będzie można jeszcze się dopisać do listy. Imprezie będą towarzyszyły panele edukacyjne i zabawy dla całej rodziny, a także ognisko z kiełbaskami i ciepły posiłek, a przede wszystkim niespotykany leśny klimat. Będziemy z naszym namiotem promocyjnym, tam również jakieś będą ciekawe gry, zabawy. Każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszej pracy. 27 września do gmin na terenie naszego powiatu trafiły tabletki zawierające jodek potasu. Wszystko po to, aby w razie wystąpienia niebezpieczeństwa radioaktywnego można było jak najszybciej podać ten preparat mieszkańcom. Obecnie są to działania prewencyjne. Tabletki dystrybuowane były z siedziby Lubartowskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. To są tabletki jodku potasu, które mogą być podawane, czy byłyby podawane na wypadek zaistnienia zagrożenia radiacyjnego. Takiego zagrożenia w tej chwili nie ma, więc cała akcja ma charakter prewencyjny. W razie wystąpienia takiego zagrożenia chodzi o to, żeby przyspieszyć ten czas dystrybucji, żeby te tabletki dotarły jak najszybciej do mieszkańców poszczególnych gmin. Te tabletki będą w siedzibach gmin i w razie potrzeby będą dystrybuowane do ośrodków na poszczególnych gminach, tak żeby zgłaszali się tam mieszkańcy i mogli te tabletki pobrać. Natomiast na chwilę obecną te tabletki nie będą mieszkańcom wydawane, dlatego że tego zagrożenia nie ma. Czy zatem skoro ten preparat już pojawił się tutaj tak blisko nas, czy możemy mówić o jakimś zagrożeniu, czy jest powód do obaw? Zagrożenie, jak gdyby wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, no jest spowodowane konfliktem na Ukrainie.
Natomiast na chwilę obecną Państwowa Agencja Atomistyki w Polsce cały czas monitoruje sytuację związaną z radiacją czy z poziomem radiacji i tego poziomu podwyższonego nie ma, więc zagrożenia w tej chwili dla mieszkańców i naszego powiatu czy szerzej dla Polski no nie ma. Tak? Natomiast cała akcja, tak jak mówiłem wcześniej, ma charakter prewencyjny i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby te tabletki były blisko mieszkańców, były zabezpieczone dla wszystkich mieszkańców i w razie wystąpienia takiego zagrożenia, żeby jak najszybciej można było taki preparat naszym mieszkańcom podać. W 37 dni pan Janusz Kobyłka, mieszkaniec naszego miasta, pokonał 3200 km rowerem, a wszystko po to, aby promować honorowe oddawanie krwi. Spotkaliśmy się z panem Januszem, żeby porozmawiać o tym wielkim przedsięwzięciu. Wizytę w spółdzielni mieszkaniowej pan Janusz rozpoczął od podziękowań sponsorom rajdu. Podziękowanie otrzymuje Jacek Tomasiak, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie, w dowód wdzięczności za ogromne zaangażowanie na rzecz ludzi potrzebujących. Zapytaliśmy pana Janusza o szczegóły rajdu. Trasa 3200 km, w tym roku był rajd po krew, ale pod hasłem krwiodawstwo naszym wspólnym dobrem. Odwiedziłem 21 centrów krwiodawstwa w naszym kraju. One są w największych miastach, odwiedziłem wszystkie największe miasta wojewódzkie w naszym kraju. Przy jednej z wizyt na pana Janusza czekała niecodzienna niespodzianka. Największą niespodzianką było w Olsztynie. Po wizycie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa pani dyrektor powiedziała: panie Januszu, mamy dla pana niespodziankę. Byłem bardzo zdziwiony, co to za niespodzianka. Wsiadłem w auto, zawieźli mnie 13 km za miasto i miałem 15-minutowy lot sportowym samolotem nad regionem, nad Puszczą, chyba to była Noteczka. Piękne widoki, piękne, coś niesamowitego. 15 minut lot sportowym samolotem. Podziękowaniu za to, co robię dla krwiodawców i dla Centrum Krwiodawstwa. Niestety tegoroczny rajd mógł się nie odbyć ze względu na brak sponsorów. Ci jednak się znaleźli, ale rajd został przesunięty o miesiąc. Jednak do listy sponsorów samodzielnie dopisał się Urząd Miasta. Zapytaliśmy pana Janusza, czy miasto Lubartów również było sponsorem. Jedynym sponsorem był prezes spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia mieszkaniowa i firma z Łęcznej, a miasto nie dało ani złotówki. Na całość rozmowy z panem Januszem zapraszamy do programu Raport tuż po wydaniu informacji. A teraz zapraszamy państwa na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. W piątek 30 września przewidywany jest deszcz. Na termometrach zobaczymy 16 kresek powyżej zera, ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali, wiatr będzie wiał z prędkością 14 km na godzinę. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest kolejnego dnia w sobotę. Będzie nieco chłodniej, 15 kresek powyżej zera, ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali, będzie też tego dnia mniej wietrznie, 7 km na godzinę, z taką prędkością będzie wiał wiatr. Bardziej wietrznie i troszkę chłodniej będzie w niedzielę 2 października. Na termometrach 13 stopni Celsjusza, ciśnienie 1008 hektopaskali, no i prędkość wiatru to 22 km na godzinę. Nowy tydzień rozpoczniemy z zachmurzeniem umiarkowanym. Taka pogoda przewidywana jest 3 października w poniedziałek. Termometry pokażą 11 kresek powyżej zera, ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. 11 stopni na termometrach i 1011 hektopaskali przewidywane jest też we wtorek, 4 października, ale tego dnia będzie deszczowo. No i ten deszcz pozostanie z nami również w środę i czwartek i temperatura będzie stopniowo malała. W środę 10 stopni, a w czwartek 7 stopni Celsjusza. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym wydaniu informacji. Dzieje się coś w państwa okolicy? Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Dodatkowo wszystkie nasze materiały znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Zapraszam też na naszego Facebooka kanał S Lubartów. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu informacji.